Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy studenci, jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Was na naszym dzisiejszym wydarzeniu poświęconym tematowi szczepień. Cieszę się także ogromnie, że mogę powitać naszych dzisiejszych debatantów, których przedstawi prowadząca to spotkanie Anna Rudzińska, przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cieszę się także, że organizując to wydarzenie poświęcone tematowi szczepień, mamy możliwość dołożenia swojej cegiełki na drodze do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. O kilka słów poproszę teraz Jego Magnificencję, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora doktora habilitowanego Jacka Popiela. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie i też wyrażę radość, że ta debata odbywa się. Ktoś mógłby powiedzieć, że trochę późno, natomiast jesteśmy w takim czasie, że właśnie argumenty, które dzisiaj się pojawią, być może przekonają środowisko studenckie, doktoranckie, które jeszcze nie podjęło wyzwania szczepień, żeby właśnie podjąć tę decyzję o zaszczepieniu się ze względu na swoje zdrowie i zdrowie wszystkich naszych tutaj uczestników wspólnoty akademickiej. Proszę Państwa, z tymi szczepieniami wbrew pozorom nie jest dobrze. Lepiej w gronie pracowników uniwersytetu, gorzej, gdy chodzi o studentów i doktorantów. Ja się zwróciłem z apelem do środowiska akademickiego z prośbą o dobrowolne przedstawienie paszportów covidowych. Ta ankieta nie przyniosła rewelacyjnych efektów. Około 23-24% odpowiedziało, że jest zaszczepionych, ale również ankiety anonimowe przeprowadzone przez Parlament Studentów także nie przyniosły rewelacyjnych efektów. Jak jest naprawdę, to Państwo sami wiecie, odpowiadając sobie na pytanie, czy podjęliście ten czyn związany właśnie ze szczepieniem. Myślę, że odpowiedzi fachowców, które dzisiaj padną w trakcie tej debaty, dadzą szansę Państwu przekazania wiedzy na temat tego, jakie zagrożenia są powiązane z obecną rzeczywistością, co oznacza kolejna fala COVID-u, ale także co zrobić, żeby te środowiska, które wątpią nadal wartość szczepień, zostały przekonane. Proszę Państwa, życzę znakomitej debaty i mam nadzieję, że ta debata przyniesie także efekt, gdy chodzi o wzrost świadomości związanych z rangą szczepień przeciwko COVID. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, drodzy goście, również i mnie jest bardzo miło powitać Państwa na dzisiejszym wydarzeniu. W pierwszej części wydarzenia, ponieważ najpierw chciałabym pokrótce przedstawić jego strukturę, w pierwszej części wydarzenia będą mieli Państwo okazję wysłuchać arcyciekawych prelekcji naszych dzisiejszych zaproszonych gości, a mianowicie pani kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego Moniki Harpuli, doktora Tomasza Sroki, specjalistę prawa medycznego, a także profesora doktora habilitowanego Marka Sanaka, polskiego biologa i biologa molekularnego i genetyka, który przybliży Państwu temat szczepień z perspektywy ich bezpieczeństwa i wpływu na ludzki organizm. Niestety z przyczyn niezależnych od organizatora podczas dzisiejszego wydarzenia nieobecny będzie pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Pyrc, za co serdecznie Państwa przepraszamy. W drugiej części wydarzenia zachęcam Państwa do wysłuchania krótkiego panelu dyskusyjnego z dzisiejszymi prelegentami. W ramach panelu dyskusyjnego dołączy do nas profesor doktor habilitowany Janusz Marcinkiewicz, immunolog i kierownik Katedry Immunologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jeszcze raz pragnę gorąco zaprosić Państwa do aktywnego udziału w całym naszym wydarzeniu, również zadawania pytań prelegentom. I oddaję głos pierwszej dzisiejszej prelegentce, pani kanclerz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność wystąpić jako pierwsza przed gronem znakomitych fachowców, którzy na pewno zaspokoją wszystkie, całą Państwa ciekawość na temat szczepień i tego wszystkiego, co w zakresie zwalczania pandemii i wirusa przyniosła nam dzisiejsza medycyna i jej osiągnięcia. Dlatego ja skupię się jedynie na stronie praktycznej, administracyjnej, związanej z zarządzaniem uczelnią w tym ciężkim czasie, jakim jest pandemia, czyli na tym, na czym tak naprawdę, czym tak naprawdę zajmuje się na co dzień. Od samego początku staramy się i naszym głównym celem, głównym naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, studentom i doktorantom.
dopóki z pomocą nie przyszła nam nauka i nie została wynaleziona szczepionka, czyli coś, na co tak długo czekaliśmy od samego początku wybuchu pandemii, tak naprawdę mieliśmy bardzo małe i wąskie środki działania. Musieliśmy sięgnąć po rzeczy najbardziej drastyczne, włącznie z całkowitym w zasadzie przejściem na nauczanie zdalne, a także praktycznie całkowitą zdalną organizacją i funkcjonowaniem uczelni. Jedyne, co nam pozostało, to ciągłe apele i prośba, abyśmy przestrzegali tych podstawowych zasad, takich jak dystans, dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, czy też samoobserwacja, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Ale wiemy doskonale już po tym czasie, jak te drastyczne środki bardzo niekorzystnie wpłynęły i przyniosły wiele skutków ubocznych. Izolacja, na którą zostaliśmy skazani tak naprawdę przez wiele miesięcy, spowodowała całą masę negatywnych skutków. Kryzysy rodzinne, odosobnienie, poczucie samotności, pogorszenie relacji wśród rówieśników, a nawet takie kwestie jak stany depresyjne. Niestety widać to najlepiej po statystykach, które możemy zaobserwować w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji. Tam doskonale widać, jak w takiej soczewce, jak wielu studentów, doktorantów potrzebuje tego wsparcia po okresie pandemii. Jak wielu z Was było przez ten czas samotnych, jak wielu z Was szuka teraz pomocy, aby wrócić do normalnego funkcjonowania. Odkąd pojawiły się szczepionki, to w nich tak naprawdę upatrujemy jedynej szansy na powstrzymanie rozwoju pandemii, a także na powrót do w miarę normalnego funkcjonowania, zarówno na terenie uczelni, jak i również poza nią. Jest to jedyny sposób na to, aby zapewnić Państwu bezpieczne warunki pracy, ale też przede wszystkim i nauki. Tak naprawdę całą kwestię szczepień, decyzję o zaszczepieniu traktuję w kategoriach odpowiedzialności. Odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje, swoich najbliższych, ale również kolegów, koleżanek, współlokatorów z akademika, czy też współpracowników. Tak naprawdę chyba trudno o piękniejszy w dzisiejszych czasach przejaw troski o drugiego człowieka, niż właśnie zaszczepienie się w tym celu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Sami Państwo wielokrotnie powtarzacie w rozmowach z nami, że chcecie normalnie żyć. Chcecie przychodzić na uczelnię, chcecie korzystać z wszystkich dobrodziejstw życia, które oferują normalne formy funkcjonowania. Chcecie się bawić, chcecie chodzić do kina, chcecie chodzić do teatru, a jednocześnie niestety nie ma takiego imperatywu, abyście Państwo tak w sposób gremialny korzystali z tych szczepień i z dobrodziejstwa, które dzieje się nam współczesna medycyna. Niestety muszę przytoczyć tutaj jedną, mało chlubną liczbę. Kiedy w maju rozpoczęliśmy akcję szczepień na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowaną właśnie wyłącznie do studentów i doktorantów, tak naprawdę z 5000 miejsc, które oferowaliśmy na te szczepienia, skorzystało niecałe 2000 spośród Państwa. Myślę, że przede wszystkim ten kiepski wynik, który tak naprawdę napawał nas wszystkich małym optymizmem, a tak naprawdę w zasadzie przerażał, jest podyktowany przede wszystkim lękiem i obawą, a także brakiem informacji, rzetelnych informacji na temat szczepienia i jego skutków. Jestem przekonana, że im więcej będziemy o szczepieniach mówić, im więcej będziemy o tych szczepieniach dyskutować, im więcej będziemy się nawet w tym temacie spierać, tym większą przyniesie to oczywiście korzyść dla nas wszystkich, dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie ku temu cudownym miejscem i będziemy mogli w sposób rzetelny udzielić Państwu wszelkich informacji, rozwiać wszelkie wątpliwości i tak naprawdę zachęcić Państwa do tego, abyście do tych szczepień przystąpili. Dziękuję bardzo. Jako drugi głos zabierze doktor
Tomasz Sroka, specjalista prawa medycznego, który opowie Państwu pokrótce o prawnych aspektach związanych z obowiązkiem szczepień. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, problematyka prawna szczepień jest dyskutowana w przestrzeni publicznej już od wielu miesięcy, a ostatnimi czasy jednym z głównych tematów, który się pojawia, to jest kwestia związana z dopuszczalnością ewentualnego wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. To też nomen omen było chyba najczęściej zadawane pytanie, które padło przed tą debatą, jak rozstrzygnąć pewien konflikt pomiędzy obowiązkiem szczepień a ochroną wolności jednostek i czy i na ile jest możliwość wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania u nas w kraju. Wbrew pozorom, wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 z technicznego, w cudzysłowie, punktu widzenia nie jest trudne. Wystarczy zmienić jedno rozporządzenie, które określa szczepienia, w stosunku do których jest obowiązek ich wykonania przez członków naszego społeczeństwa, i z dnia na dzień formalnie taki obowiązek mógł być wprowadzony. Podobne rozwiązania dają przepisy, które dotyczą funkcjonowania stanu epidemii. Tam również w celu zwalczania stanu epidemii jest możliwość wprowadzenia takiego obowiązku szczepień przeciwko określonej chorobie. Natomiast to nieformalna możliwość wprowadzenia takich regulacji prawnych, ale ich uzasadnienie jakieś daleko idące może uczynić te rozwiązania, jeżeli oczywiście byłyby wprowadzone przez rządzących, skutecznymi. Można zadać pytanie, czy w ogóle coś takiego jak obowiązkowe szczepienia może istnieć w państwie prawa. Czy to nie jest przypadkiem naruszenie wolności, istoty wolności jednostki? Wbrew pozorom, u nas w systemie prawnym istnieje wiele rodzajów świadczeń zdrowotnych, które mają charakter obowiązkowy. Od wykonywania różnego rodzaju testów czy badań diagnostycznych, na przykład gdy ktoś chce uzyskać prawo jazdy, po nawet obowiązkowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, na przykład osobom z różnego rodzaju chorobami psychicznymi. Natomiast mianownikiem ich wszystkich jest albo jakieś oczekiwanie, że te osoby, to w szczególności w perspektywie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, nie będą zdolne do samodzielnego, racjonalnego podejmowania decyzji, albo, tak jak w wypadku tych badań diagnostycznych, jest to jakby decyzja obywatela co do tego, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał korzystać z pewnych aspektów życia społecznego i pewnych uprawnień, jak na przykładowo posiadanie prawa jazdy. W wypadku szczepień to są ingerencje troszkę dalej idące, w tym sensie, że one mają mieć charakter prewencyjny, oddziaływać na organizm człowieka, a nie tylko prowadzić do zdiagnozowania jego obecnego stanu zdrowia. I można zadać pytanie, czy jest to uzasadnione, to znaczy, czy istnieją za tym jakieś szczególne racje, które pozwalałyby na funkcjonowanie tego rodzaju obowiązku w naszym społeczeństwie. Najczęściej w debacie publicznej problematykę wprowadzenia obowiązku szczepień, czy w ogóle funkcjonowania szczepień ochronnych, łączy się z koniecznością ochrony zdrowia jednostek, i to zdrowia w takich dwóch aspektach, zarówno indywidualnym, jak i aspekcie takim ogólnopopulacyjnym, powszechnym. Indywidualnym chodzi nam o to, aby zapewnić środki ochrony konkretnej osobie przed tym, aby nie uległa zakażeniu chorobie zakaźnej, jaką na przykład jest COVID-19. W perspektywie ogólnopopulacyjnej chodzi o to, aby z jednej strony nabyć coś, co jest nazywane odpornością zbiorową czy odpornością stadną, po to, aby przynajmniej ograniczyć albo zahamować rozprzestrzenianie się określonej choroby zakaźnej.
A z drugiej strony chodzi również o ochronę tych członków naszego społeczeństwa, którzy zaszczepić się ze względów medycznych nie mogą i o to, aby poprzez uzyskanie większej odporności przez jak największą część naszego społeczeństwa zapewnić im w sposób odpowiedzialny trochę za zdrowie i życie innych obywateli odpowiednie bezpieczeństwo. W perspektywie szczepień przeciwko COVID-19 oczywiście sam argument z ochrony zdrowia indywidualnej osoby wydaje się za słaby co do tego, aby wprowadzić obowiązek szczepień. Natomiast są prezentowane różnego rodzaju informacje, czy też dane medyczne, które wskazują, że szczepionki, które aktualnie są dostępne przeciwko COVID-19 nie zapewniają 100% ochrony przed zakażeniem, bo nomen omen nie taka jest ich rola, ani 100% ochrony przed transmisją wirusa na inne osoby. Trzeba pamiętać, a nawet podkreślić, że ograniczenie analizowania celu wprowadzenia ewentualnego obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do tych dwóch celów związanych z ochroną zdrowia jakiejś konkretnej osoby, czy też ochroną zdrowia publicznego w kontekście ograniczenia albo rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, tudzież ochrony tych członków społeczeństwa, którzy sami zaszczepić się nie mogą. To jest jakby zbyt wąskie postawienie sprawy dotyczących szczepień ochronnych. Jeżeli popatrzymy na cele, które mają realizować szczepienia, to jeszcze przynajmniej są dwa bardzo, bardzo istotne. Pierwsza kwestia to jest, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te szczepienia wpływają na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Bo to nie chodzi tylko o to, aby uniemożliwić czy też ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, ale chodzi też o to, aby poprzez odpowiednie uodpornienie społeczeństwa, w szczególności przed koniecznością korzystania ze specjalistycznej opieki lekarskiej, w tym hospitalizacji, udrożnić system ochrony zdrowia w innych zakresach medycyny, po to, aby niezależnie od czasu trwania pandemii, osoby, które cierpią na różnego rodzaju problemy kardiologiczne, neurologiczne, problemy z nowotworami, mogły w sposób realny uzyskać dostęp do odpowiedniej jakości i odpowiednio szybko opieki medycznej. Powszechną wiadomością u nas w kraju jest, że kolejne szpitale są przekształcane w tak zwane szpitale czy też oddziały covidowe. Kiedy zamyka się oddziały, które mają służyć udzielaniu świadczeń zdrowotnych w różnych innych dziedzinach medycyny, po to, aby umożliwić udzielenie tej nagłej pomocy osobom z COVID-19. Trzeba w związku z tym zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie będzie tak, że odpowiednie wyszczepienie społeczeństwa i doprowadzenie do sytuacji, w której drastycznie zmniejszy się prawdopodobieństwo ciężkich przebiegów choroby COVID-19, a w konsekwencji liczba hospitalizacji, liczba specjalistycznej opieki lekarskiej nie pozwoli na udrożnienie systemu opieki zdrowotnej, który jest bardzo mocno obciążony od kilku miesięcy w tych innych dziedzinach medycyny i to nie pozwoli jakby zapewnić adekwatną i lepszą opiekę zdrowotną innym pacjentom. A poza tym jest jeszcze jeden aspekt, jeszcze szerszy, mianowicie funkcjonowanie całego państwa. Przeprowadzenie akcji szczepień ma służyć nie tylko temu, aby chronić zdrowie przed zakażeniem na COVID-19 indywidualnym osobom czy grupom społecznym, nie tylko po to, żeby udrożnić system opieki zdrowotnej, ale także po to,
aby umożliwić w miarę normalne funkcjonowanie państwa we wszystkich pozostałych dziedzinach życia społecznego. Edukacja, gospodarka, wymiar sprawiedliwości. Dobrze wiemy, jak przez różnego rodzaju stosowane lockdowny, konieczność, nie wiem, prowadzenia nauki zdalnej, cierpią tak naprawdę na tym wszyscy, i studenci, i nauczyciele, i przedsiębiorcy. I tak by można było dalej wymieniać kolejne grupy zawodowe. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, czy wykonanie szczepień, czy nawet wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 pozwoli stworzyć taką sytuację u nas w kraju, w której nawet nie, że będziemy chronić zdrowie indywidualnych jednostek, bo w tym zakresie mogą jakoś korzystać ze swojej wolności i godzić się albo nie godzić na udzielanie określonych świadczeń, ale zapewnimy ochronę całej populacji, nie tylko w kontekście ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ale także w perspektywie przede wszystkim udrożnienia i usprawnienia systemu opieki zdrowotnej w zupełnie innych dziedzinach medycyny oraz przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa w tych wszystkich dziedzinach, w których niekiedy na dzień dzisiejszy nasze państwo trochę funkcjonuje na wariackich papierach. Tak by można było mniej więcej to skwitować. Oczywiście analiza tychże celów musi być poparta także oceną bezpieczeństwa samych szczepionek, oceną, czy istnieją jakieś inne alternatywne metody co do tego, aby zrealizować te wskazane przeze mnie cele, oraz analizą tego, czy i jakie ewentualnie grupy społeczne miałyby być poddane obowiązkowi szczepień. Teraz, jak wiemy, toczą się prace legislacyjne, czy są zapowiadane tak naprawdę prace legislacyjne, z których wynika, że ma to dotyczyć trzech grup społecznych. Natomiast można zadać pytanie, dlaczego właśnie tych, a nie innych? A również w kontekście tego, że jesteśmy na uniwersytecie, można zadać pytanie, czy jeżeli byłby ten obowiązek kiedyś wprowadzony przez ustawodawcę, to czy ma dotyczyć tylko nauczycieli akademickich, czy studentów również, a może odwrotnie, studentów, a nie nauczycieli. To wymaga jakiejś rzetelnej analizy. I oczywiście nie można też uciekać od tego, że wszystkie rozwiązania, które byłyby wprowadzane także w kontekście obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, no mają służyć temu, aby zapewnić nie tylko normalne funkcjonowanie państwa, ale też pewien pokój społeczny. I tu rodzi się kolejna daleko idąca wątpliwość, mianowicie na ile ten pokój społeczny jest możliwy do zachowania w sytuacji, w której obecnie toczą się, czy są, mają miejsce różnego rodzaju mniej lub bardziej, ale zorganizowane protesty przeciwko obowiązkowi szczepień czy weryfikacji certyfikatów zaszczepienia. I należy sobie zadać pytanie, czy i na ile wprowadzenie obowiązku szczepień jeszcze połączonego pewnie z jakimiś sankcjami związanymi z jego niewykonaniem rzeczywiście doprowadzi, czy będzie realnym instrumentem wprowadzenia pokoju społecznego w naszym kraju. To są pytania, na które niewątpliwie w toku jakichkolwiek prac legislacyjnych trzeba będzie odpowiedzieć. Tylko pozytywna analiza, że będziemy w stanie zrealizować wszystkie te cele, albo przynajmniej większość z tych celów, w sposób w miarę proporcjonalny, jeżeli chodzi o obciążenia, jakie są kładane na jednostki, będzie w stanie doprowadzić do zamierzonego efektu, jakim będzie zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa członków naszego społeczeństwa oraz doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy mogli w miarę normalnie funkcjonować także na uczelni.
Druga kwestia, która się pojawiła w pytaniach, które padły przed tym spotkaniem, to była kwestia z próby odpowiedzi na pytanie, czy obecnie nasz system prawny, albo przynajmniej w kontekście prawa karnego, jest w stanie sobie jakoś poradzić z pojawiającymi się tak zwanymi fake newsami, czy nieprawdziwymi informacjami na temat szczepionek, a w szczególności padło pytanie, czy jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej takich osób, które prowadzą różnego rodzaju działania o charakterze dezinformacyjnym. No nie chodzi o to, aby nie poddawać pod dyskusję różnych problemów związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19, nie wskazywać mocnych i słabych stron, nie wskazywać zagrożeń i korzyści płynących ze szczepień, tylko aby przeciwdziałać prezentowaniu informacji, które są jaskrawo sprzeczne z wiedzą medyczną, która jest aktualnie dostępna w kontekście szczepień ochronnych. Raz, jeżeli popatrzymy na regulacje z zakresu prawa karnego, to rozwiązania takie, czyli związane z odpowiedzialnością karną, bynajmniej nie są wykluczone. Jest jak najbardziej możliwość, jeżeli takie nieprawdziwe informacje związane na przykład z kwalifikowaniem lekarzy jako zbrodniarzy albo nazistów prowadzą do jakiegoś zniesławienia albo znieważenia konkretnych osób, aby osoby, które to uczyniły, podlegały odpowiedzialności karnej za zniesławienie tudzież znieważenie. Jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które poprzez swoje zachowanie, stosowanie różnego rodzaju groźb wywierają wpływ na działania osób wykonujących szczepienia w celu zmuszenia ich do zaniechania wykonania tychże szczepień. Jest możliwość dla osób, które chcą uzyskać certyfikat potwierdzający szczepienie pomimo niewykonania tego szczepienia, a także dla osób, które taki certyfikat wystawiają, chociaż szczepienie nie było wykonane, pociągnięcia takich osób do odpowiedzialności karnej za podżeganie do poświadczenia nieprawdy w dokumencie, a następnie wykorzystywanie, używanie takiego dokumentu, który poświadcza nieprawdę. W końcu dla osób, które są funkcjonariuszami publicznymi, co ostatnio było dosyć mocno też podnoszone w literaturze przedmiotu, istnieje możliwość kwalifikowania po prostu głoszenia nieprawdziwych informacji jako przekraczania swoich uprawnień, a więc przestępstwa z artykułu 231. To powoduje, że takie możliwości są. Oczywiście nie ma żadnego przestępstwa obecnie w naszym porządku prawnym, które po prostu kryminalizowałoby mówienie tak zwanych fake newsów. Jakkolwiek trzeba wspomnieć, że już od kilku lat są czynione takie propozycje i to na całym świecie, aby w perspektywie właśnie informacji w medycynie rozważyć wprowadzenie takiej odpowiedzialności ze względu na istotny wpływ na życie, zdrowie i funkcjonowanie całego społeczeństwa. W związku z czym te rozwiązania są, natomiast powstaje pytanie, czy to takimi instrumentami właśnie powinno się posługiwać, czy posłużyć państwo po to, aby właściwie wytłumaczyć całemu społeczeństwu istotę, znaczenie i cel, jakim są szczepienia, w tym przeciwko COVID-19. I miejmy nadzieję, że ta dyskusja, która również się teraz toczy tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozwoli członkom całego społeczeństwa i naszej społeczności akademickiej przedyskutować te wszystkie plusy i minusy i zrozumieć istotę, cel i funkcję szczepień ochronnych, w szczególności w czasie pandemii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu doktorowi. Teraz chciałabym na scenę zaprosić pana profesora, doktora habilitowanego Marka Sanaka, genetyka, biologa molekularnego, który w momencie wybuchu pandemii COVID-19 stanął na czele zespołu badawczego prowadzącego badania nad koronawirusem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Panie profesorze, zapraszam. Będę posługiwał się materiałem ilustracyjnym. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio skomplikowany. Czekamy chwileczkę na uruchomienie. Świetnie. Macie tu Państwo moją wizytówkę. O, ekran dotykowy, jak widać. F5. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. To moja wizytówka. Jestem związany z Collegium Medicum od samych studiów. Proszę Państwa, śledząc publikacje, publikatory dla Was to internet głównie, z informacjami dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID, z coraz szerzej otwartymi oczami czytałem różne informacje, które tak naprawdę można zakwalifikować jako mity. W tym krótkim wykładzie postanowiłem część z nich rozbroić, rozprawić się z nimi. Szczepionka, z którą zapewne młodzi ludzie mieli do czynienia, nazywa się Chadox. Jeden to jest nazwa producenta, AstraZeneca, inna nazwa. Szczepionka, która ma wektor wirusowy. Jego zadaniem wprowadzenie do komórek fragmenciku sztucznie uzyskanego, który koduje białko kolca, ale kolca wirusa SARS-CoV-2. Ekspresja tego białka w miejscu podania powoduje pojawienie się odpowiedzi immunologicznej i przeciwciał neutralizujących wirusa. Czy jest to organizm zmodyfikowany genetycznie? Oczywiście, jeżeli wirusy zasługują na nazwę organizmu, to są pasożyty komórkowe, które na co dzień są martwe, póki nie wnikną do komórki i nie zaczną się rozmnażać. Ten wirus został specjalnie spreparowany w taki sposób, żeby cały jego potencjał kodowania białka poszedł w to białko szczepionkowe. Własnych białek, które są po stronie lewej, on po prostu nie pokazuje poza 3% szczątkową ekspresją białka służącego do wniknięcia do wnętrza komórki. W moim wieku szczepiliśmy się preparatem mRNA, Pfizer albo Moderną. Czy to można nazwać szczepionką? Otóż definicja szczepionki to jest wprowadzenie antygenu, białka, które ma wywołać odporność i zapobiegać w przyszłości zakażeniu. Dotychczasowe szczepionki, to prawda, były zabitymi bakteriami bądź zabitymi wirusami, były spreparowanymi wirusami, które nie powodowały choroby, ale wywoływały odporność. Taka od bardzo dawna stosowana szczepionka przeciwko tężcowi jest samą toksyną pozbawioną właściwości szkodliwych pałeczek tężca. Szczepionki nie mogą zmienić DNA zaszczepionej osoby. RNA zostaje przetłumaczone w komórkach, do których wniknęło dzięki opakowaniu w lipidowe kapsułki i powoduje natychmiastową syntezę białka, dokładnie tego samego białka S wirusa. To nie jest zmodyfikowany genetycznie organizm, to jest wykorzystanie pewnego procesu biologicznego, który na co dzień dzieje się w naszych komórkach,
który farmakologicznie mamy opanowany do perfekcji. Na szczęście ten mechanizm różni się u bakterii i całe spektrum antybiotyków, tu wymienionych tetracyklin, aminoglikozydów, makrolidów, jest w stanie hamować ten proces pojawiania się białka. To jest stosowane oczywiście w leczeniu zakażeń wirusowych. Szczepienie nie powoduje dodatniego testu wirusowego, jeżeli za test uważamy badanie molekularne polegające na pobraniu wymazu z nosogardzieli i sprawdzeniu, czy jest tam genom wirusa. Szczepionki nie mogą się uwalniać z organizmu zaszczepionego człowieka i zakażać innych osób. Bardzo ciekawy mit dotyczył możliwości chipowania przy pomocy szczepionek. On sięga takiej wypowiedzi Billa Gatesa z około 3 lat temu, jeszcze przed wybuchem pandemii, która została źle zinterpretowana. Udało mi się wyszukać najmniejszy skonstruowany chip. To jest urządzenie mieszczące się, jak Państwo widzą, w świetle igły do iniekcji, którego jedynym zadaniem jest pomiar temperatury we wnętrzu ciała zwierzęcia laboratoryjnego. Kosztujące kilka tysięcy dolarów, nie potrafi nic innego zrobić, niż pobudzone falą akustyczną, odpowiednio ją zmodulować i podać temperaturę ciała. Nie doszliśmy jeszcze do konstrukcji mikrochipów, które by były dostatecznie tanie, by kontrolować ludzkość w jakimkolwiek celu. Czy podanie szczepionki powoduje namagnesowanie? Proponuję odnaleźć filmik na YouTubie, w końcu to jest nasze medium dzisiejsze, gdzie pewna pani usiłuje przekonać kongresmenów amerykańskich, że po szczepieniu przywiera do jej szyi łyżeczka do herbaty. No, odkleja się i odpada, ale również ta informacja miała pewne źródło naukowe. Jakie? W jednej z fabryk zajmujących się konfekcjonowaniem szczepionki, czyli po prostu korkowaniem jej w ampułkach, tak jak to jest rozprowadzane do miejsc docelowych, zepsuła się maszyna do korkowania i czpień z tej maszyny ścierał się. Do serii szczepionek trafiły opiłki stali nierdzewnej, nawiasem mówiąc stali niemagnetycznej i stali używanej w chirurgii do zespoleń kostnych. Spowodowało to, że Japonia na pewien czas zawiesiła dystrybucję dużej partii szczepionek właśnie, żeby tę sprawę wyjaśnić. Mamy do czynienia z przeinaczeniem faktu naukowego, faktu, który został wyjaśniony w pełnym majestacie prawa medycznego, gdzie między innymi istnieje obowiązek sprawdzenia produktu farmaceutycznego. Czy szczepionka wywoła niepłodność? Taka informacja cyrkulowała w marcu ubiegłego roku. Jej źródłem był pracownik, który stracił pracę w firmie Pfizer i z nudów porównywał sekwencje białek wirusa z sekwencjami ludzkimi, wysuwając, wydawało się, niewinną teorię, że jedno z białek łożyska człowieka, nazwie syncytyna, ma kilka aminokwasów ułożonych podobnie jak białko kolca wirusa. No niestety spowodowało to panikę, że pary, które planują potomstwo, będą miały problem. Było to na tyle serio potraktowane przez świat naukowy, że przeprowadzono badania obserwacyjne naturalnie, wybierając najbardziej krytyczną grupę pacjentów, mianowicie pary, gdzie jedyną szansą na płodność było sztuczne zapłodnienie. Fragment tego artykułu zestawiony tabelarycznie pokazuje, że sukces procedury medycznej, jaką jest sztuczne zapłodnienie u par niepłodnych, był taki sam. Nie było żadnych absolutnie różnic, niezależnie od tego, czy partnerzy zostali zaszczepieni, czy też przechorowali, czy też nie mieli w ogóle kontaktu z wirusem. Wreszcie coś, co również u nas zostało podjęte jako temat i spowodowało zastanowienie, zwłaszcza u osób głęboko wierzących. Szczepionka powstała na bazie ludzkich płodów. Jest faktycznie jeden z wariantów tej szczepionki, wspomniana AstraZeneca, czyli Chadox, preparowany w hodowli komórek człowieka. To jest hodowla pochodząca z płodu poronionego
przed wielu laty, w 1973 roku. Linia komórkowa, która została ustalona, tak jak setki innych linii komórkowych komercyjnie dostępnych do badań naukowych. Zaletą tej linii komórkowej jest, że ona w sposób naturalny nabyła, co zresztą przypuszczalnie miało związek z niepowodzeniem tejże ciąży sprzed wielu lat, ona nabyła część genów wirusowych i umożliwia to pakowanie ułomnego wirusa szczepionkowego. Natomiast jego proces oczyszczania powoduje, że do finalnego produktu nie trafiają żadne elementy tej linii komórkowej. Ona nazywa się Human Embryonic Kidney 293, co zresztą jest nazwą zweryfikowaną jako niepoprawna, ponieważ ona pochodzi z nadnerczy, a nie z nerki. Warto dodać, że szereg innych szczepionek, którymi się powszechnie szczepi i które nie powodowały tego typu wątpliwości, na przykład składnik przeciwkoróżyczkowy szczepionki MMR, szczepionka przeciwko ospie wiecznej, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, bądź przeciwko wściekliźnie, one również przygotowywane są w procesie obejmującym hodowlę wirusa szczepionkowego na bazie linii komórkowej pozyskiwanej z płodów samoistnie poronionych. Wreszcie coś dla Państwa grupy wiekowej, co mi się wydaje największym kłamstwem. Młode osoby chorują lekko i nie mają wskazań do szczepienia. Zachorowanie na COVID mimo szczepienia jest brakiem efektywności szczepień. Tylko starsi i schorowani umierają na COVID. Otóż posłużyłem się tu danymi dostępnymi powszechnie. Jest to Our World in Data, aktualizowane. Te skończyły się 10 dni temu mniej więcej, które to ilustracje pokazują, a w zasadzie jeszcze przewidują to, co nastąpiło obecnie. Zielona linia, Poland, wzrost liczby zakażeń dziennych standaryzowane na milion obywateli, ponieważ porównałem to z populacją izraelską, dwa razy mniejsze państwo, ale państwo, w którym więcej osób przystąpiło do szczepień. Proszę Państwa, ta różnica jest dosyć istotna. Macie to po drugiej stronie, narastanie skumulowany odsetek zaszczepiony kompletnie w Polsce i w Izraelu. Mimo wszystko w Izraelu po powrocie dzieci do szkół, studentów na uczelnie nastąpił szczyt zakażeń, który wyprzedzał ten, który rejestrujemy obecnie o kilka tygodni. Co więcej, to się zdarzyło dwukrotnie w przeszłości. Zdarzyło się tam w lutym i zdarzyło się w sierpniu 2020. Tam był niewielki szczyt na samym początku tej skali w marcu 2020 roku, którego w Polsce nie rejestrowaliśmy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale ja, idąc na uniwersytet, musiałem poruszać się ulicą Straszewskiego, ponieważ taśmy broniły wejścia na planty. Nie wolno było wchodzić do lasu i tak dalej. W Izraelu w tej ostatniej fali, najświeższej, były również przyjęcia do szpitali. W Polsce jeszcze ich tu nie było, ale spójrzmy, jak się charakteryzowała struktura wiekowa w owym państwie, gdzie statystyki są dosyć dokładne. Otóż te przyjęcia były ludzi młodych, ludzi w wieku od 0 do 19. W owym czasie ta populacja została zaszczepiona tak jak u nas szczepiono, czyli powyżej 18 roku życia. Proszę również spojrzeć, jak duża ochrona dotyczy tej najniższej czerwonej linii seniorów 80+. Oni w istocie nie chorowali w tej najświeższej czwartej fali. Jeżeli to nie wystarczy, to przyjrzyjmy się statystykom. Ludzie umierają z powodu szczepienia? To nieprawda. Czy 99,97% chorych zdrowieje? To też nieprawda. Czy 3% zaszczepionych ma powikłania? Nieprawda. A można to wyczytać w źródłach, które nie podlegają weryfikacji naukowej. Co więcej, postulat, że szczepionka musi być w 100% bezpieczna, jest po prostu idealizmem. Takiej szczepionki nikt jeszcze nie skonstruował. Szczepionka ma dać pewien zysk zdrowotny. Spójrzcie Państwo na krzywą umieralności, znowu standaryzowaną. Ile zgonów na milion mieszkańców? Dolna niebieska linia Izrael, górna zielona Polska. Ta różnica jest w chwili obecnej
trzykrotna. W tamtym państwie około procenta umierało, w Polsce obecnie zbliżyło się to do 3%. A jak jest z tymi ciężkimi reakcjami poszczepiennymi? Otóż głównie one są wyzwalane przez układ odporności, który jest u każdego z nas inny. Reaktywność tego systemu zabezpieczenia przed zakażeniem jest indywidualnie zmienna. Te bezpośrednie po szczepieniu reakcje to tak zwane anafilaksje, czyli odczyny alergiczne i to nie na szczepionkę, ale na substancje, które ją stabilizują w roztworze do wszczyknięć. W zależności, która to z nich, to może być glikol polietylenowy albo polimer glukozy o nazwie polisorwat. Są bardzo rzadkie, to są tysięczne ułamki procenta. Oznacza to, że w bardzo dużych populacjach oczywiście spotkamy kogoś, kto miał pokrzywkę, kto zareagował szczypaniem śluzówek czy łzawieniem oczu, czy pojedyncze przypadki, gdy spada ciśnienie i trzeba podać leki przeciwalergiczne. Ale te osoby często wiedzą, że są alergikami. Niektóre z nich nawet mają przy sobie leki, które potrafią im ratować życie w wypadku użądlenia albo w wypadku spożycia alergenu, na który są uczuleni. Wśród pracowników medycznych, którzy są świadomi objawów uczuleń, częstość jest dziesięciokrotnie wyższa tych reakcji poszczepiennych, tak zwanych NOP-ów, bezpośrednio po szczepieniu. Czemu tak jest? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, lepiej to u siebie rozpoznają, bo wiedzą, na czym polegają te objawy, a po drugie, oni są zawodowo narażeni zarówno na glikol stosowany w wielu lekach, jak i polisorbat, a więc mają większą szansę być uczulonymi. Istnieją powikłania poszczepienne późne. One są bardzo poważne i chcę Państwa zapewnić, że są intensywnie badane, wiele o nich wiemy. Po szczepionce AstraZeneca wektorowej z częstością 3 przypadki na 100 tysięcy immunizacji szczepionką zdarza się mechanizm spadku liczby płytek krwi. W skrajnych przypadkach prowadzi do zdarzeń zakrzepowych, czyli któreś z naczyń z najczęściej żylnych ulega zatkaniu, ponieważ te płytki znikają z krążenia, bo się zaczynają ze sobą sklejać, tak jak w tym schemacie pokazano, one mają możliwość przylegać jedna do drugiej. To też odpowiedź immunologiczna. Otóż ta szczepionka u tych osób wyzwala przejściowe pojawienie się przeciwciał, które mają również reaktywność z jednym z białek płytek krwi. Wiemy, jak to leczyć, niestety nie wiemy, u kogo się zdarzy. W związku z tym, no z jednej strony dobrze, że o ciężkich powikłaniach pisze się w gazetach, a z drugiej strony źle, że nie pisze się, w jaki sposób je wcześniej rozpoznać, bo leczenie tutaj jest dosyć proste i te objawy ustępują. Z kolei po szczepionkach mRNA zostało zarejestrowane z jeszcze mniejszą częstością, niespełna 1,5 na, albo może ładniej powiem, 3 osoby na 200 tysięcy. Efekt poszczepienny w postaci przeciwciał reaktywnych z komórkami serca, które to przeciwciała powodują przejściowe objawy bólu serca, ewentualnie nieprawidłowości zapisu EKG, zmęczenia. Te objawy jak do tej pory nie doprowadziły do śmierci u nikogo, u kogo te objawy wystąpiły. Wreszcie ta skuteczność szczepionki. Otóż wirusy RNA uodparniają na ponowne zachorowanie, ale na dosyć krótko. Może tylko przypomnę, że dla takiego najpaskudniejszego wirusa zapalenia wątroby typu C szczepionki nadal nie ma. Po szczepieniu przeciwko COVID maksymalny poziom przeciwciał jest 2 tygodnie mniej więcej po podaniu drugiej dawki i on zaczyna opadać w tempie, spada do połowy po kilku tygodniach, różnie, od 4 do 6 do 8 nawet. Ten wykres pokazuje w skali logarytmicznej, proszę nie zmylić się, jeżeli coś spada, bo było 10 do 6, a potem jest 10 do 5, to obniżyło się 10-krotnie. Tak się dzieje mniej więcej po 5 miesiącach od szczepienia, kiedy poziom przeciwciał spada 10-krotnie i staje się niedostateczny, żeby zapobiegać reinfekcji, czyli ponownemu zakażeniu wirusem. Wiemy obecnie, że ten wariant
Omikron, pierwszy raz wykryty w Republice Południowej Afryki, jest mniej wrażliwy na przeciwciała neutralizujące, stąd na serio rozważa się, czy nie będzie kolejnego doszczepiania. Ja jestem osobiście po trzeciej dawce, ale te odstępy powinny być co najmniej 3-4-miesięczne. To nie tylko badanie i laboratoryjne wiązania przeciwciał z wirusem, ale to po prostu badania, gdzie zakaża się komórki wirusowe i patrzy się, czy jest neutralizacja. Tu oczywiście te stężenia przeciwciał muszą być wyższe, żeby zneutralizować wirusa, a więc efekty szczepienia nie są permanentne. One zgodnie z biologią, z zachowaniem immunoglobulin z czasem zanikają. To sama reguła jak w fizyce półokres rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Nie chcę, żebyście Państwo myśleli, że szczepienia są radioaktywne, bo nie są. Warto dodać, że jest druga linia obrony, która chroni przed zakażeniem COVID i w związku z nią jest bardzo duża nadzieja. Na czym ona polega? Otóż osoby, które zaraziły się ponownie mimo przeszczepienia, przechodzą chorobę lekko. Mają z reguły objawy przypominające zwykłe przeziębienie, czasem nawet nie wiedzą, że mają ponowne zakażenie. Za to odpowiadają limfocyty cytotoksyczne, czyli komórki krwi, jest ich około 40% wszystkich limfocytów, które się nauczyły rozpoznawać wirusa. One zastymulowane białkami wirusa produkują mediator, produkują białko o nazwie interferon, który bardzo efektywnie hamuje namnażanie wirusa. Po naturalnym zakażeniu produkcja tego interferonu jest zmienna. Są osoby, które go słabo produkują po przechorowaniu, są takie, które produkują lepiej, ale okazuje się, że jeżeli w warunkach laboratoryjnych zbadamy, jak limfocyty produkują tenże interferon u osób zaszczepionych, 94% z nich produkuje na tyle dużo, że nie zachoruje albo będzie przejściowo nosicielem wirusa przez kilka dni bez absolutnie żadnych objawów. Taką obserwację poczyniliśmy w pół roku po szczepieniu. Ten próg odporności właśnie wyznacza mniej więcej 6% osób, które nie potrafią zbudować poprawnej odpowiedzi komórkowej. To nie jest ich wina, to jest wina biologii i zmienności indywidualnej systemu receptorów związanych z limfocytami T. No i te warianty, już wspomniałem o omikronie południowoafrykańskim, mam nadzieję, że to już ostatni wariant, jaki się pojawił, on bardzo szybko zakaża, jest mniej więcej 30-krotnie mniej wrażliwy na przeciwciała poszczepienne, również na przeciwciała po przechorowaniu. Dlaczego wierzę, że to ostatni? Ponieważ bardzo dużo zmian, jakie zaszły w tym wariancie, te zmiany są dokładnie poznane. To są literki kodujące czy oznaczające aminokwasy, głównie w białku kolca wirusa, którym on wnika do komórek. W tym wariancie, przepraszam, południowoafrykańskim, tych zmian jest aż 30 i wydaje się, że w tej chwili wirus zaczął uciekać przed populacją, przynajmniej tą zaszczepioną. U osób, które zachorowały po szczepieniu, na przykład w rzeczonej południowej Afryce, nie było ani jednej hospitalizacji, czyli osoby uodpornione wcześniej szczepionką nie wymagały przyjęcia do szpitala, ponieważ nie doszło u nich do rozwoju zapalenia płuc. Są oczywiście większe statystyki, takie Centrum Badań Chorób w Atlancie zbiera dane na temat efektów szczepienia. Wśród 183 milionów Amerykanów naprawdę ułamkowe liczby doświadczyły ciężkiego zakażenia. To jest około 20 tysięcy osób na 183 miliony, z czego no, 1/3 niestety zmarła. Nie można wykluczyć, że to są głównie osoby starsze ze słabszym układem odporności. Za tym przemawiają statystyki. Będę kończyć. Mieliśmy bardzo ciekawe doświadczenie ponownego przeskoku z rezerwuaru zwierzęcego zakaźnego wirusa na populację człowieka. Ja tylko wspomnę, takich przeskoków za mojej pamięci, za ostatniej dekady było kilka. To była Zika,
Olimpiada w Brazylii, ostrzeżenia, żeby tam nie jeździć, zwłaszcza kobiety w ciąży, ponieważ wirus atakował płody. Wcześniej chikungunya, to jest choroba, która daje objawy zapalenia stawów, wlokące się koło 3 miesięcy. Ona zdziesiątkowała, a źle mówię, 70% populacji Polinezji Francuskiej na nią przechorowało. One były roznoszone przez komary. No w tym wypadku ten wirus akurat przekazuje się kropelkowo, czyli atakuje również regiony świata, niezależnie od wektora, jakim są na przykład komary. Zachęcam Państwa do szczepienia, kto jeszcze tego nie zrobił. No i myślę, że jeśli będzie kiedyś podsumowanie tej pandemii i nauk z niej płynących, to ono powinno również dotyczyć sposobu dystrybucji informacji, zwłaszcza informacji, która wymaga interpretacji przez osoby fachowo związane z medycyną, które potrafią ocenić walory. Kazuistyka, czyli pojedyncze przypadki, które trafiają na pierwsze strony gazet, nie są dobrym wyznacznikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi, a teraz zapraszam państwa na krótką przerwę, podczas której zostaną wyświetlone infografiki. Jednocześnie przypominam, że mają państwo możliwość zadawania pytań w formularzu udostępnionym na profilu naszego wydarzenia na Facebooku.
Państwa w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli na panelu dyskusyjnym z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Chciałabym zacząć od pytania, które myślę będzie takim dobrym wstępem z racji zbliżającego się nowego roku, a mianowicie, jakie wyzwania dotychczas, a jakie wyzwania w 2022 roku stoją przed Polakami, ale też przed studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście pandemii COVID-19. Nie ma chętnych do odpowiedzi, pani ponieważ może dotyczyć to zdrowia, może dotyczyć socjologii, a może na temat zdrowia się wypowiem, bo to bezpieczny temat dla mnie. Proszę Państwa, dla przedstawicieli mojego zawodu głównym wyzwaniem będzie nadrobienie pewnych zaległości dosyć poważnych spowodowanych faktem przeistoczenia wielu szpitali, w tym Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, w covidowy. No w tej chwili jest troszkę lepiej, to znaczy tylko kilka oddziałów tego szpitala zostało zamienionych w tymczasowe covidowe. Niemniej na początku bieżącego roku po prostu nie było planowanych zabiegów operacyjnych, całe programy diagnostyki onkologicznej zostały opóźnione. To będzie miało swoje konsekwencje zdrowotne przez kilkanaście miesięcy po ustąpieniu pandemii, o ile te konsekwencje będą odwracalne, bo to nie zawsze tak jest, zwłaszcza z chorobami nowotworowymi, gdzie niekiedy kilkanaście dni to jest krytyczne dla uratowania pacjenta. Czyli moi koledzy, ja też, wracamy do pracy i staramy się nadrobić to, co pandemia opóźniła. Dziękuję. To ja może powiem z mojej perspektywy, jeśli chodzi o kwestię związaną z administracją i zarządzaniem uniwersytetem. Zarówno ten mijający rok, jak i rok przyszły, 2022, myślę, że będzie dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o poradzenie sobie w ogólnie panującym chaosie organizacyjnym związanym z pandemią. Mam tutaj na myśli również chaos związany z kwestiami prawnymi, które regulują wszystko, co dotyczy pandemii. Szanowni Państwo, dobrze wiemy, że w zasadzie się już przyzwyczailiśmy, choć nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, bo nie jest to stan normalny, że z dnia na dzień pojawiają nam się kolejne zarządzenia, które regulują kwestie związane z pandemią. Jeden z takich ostatnich przykładów, dosyć jaskrawych, to był taki, że jednego dnia dowiedzieliśmy się, że w przestrzeni publicznej na terenie uniwersytetów absolutnie nie musimy nosić maseczek, jest to decyzja rektora. Za dwa dni dowiedzieliśmy się jednak, że je nosić musimy, a tak naprawdę decyzja rektora może polegać tylko na tym, żeby z tego obowiązku zwolnić, bo zostało znowelizowane zarządzenie i tak naprawdę od roku mam wrażenie, że zaczynam każdy poranek od czytania kolejnych aktów prawnych, które zdążyły wejść w ciągu nocy, które dosyć różnie regulują kwestie związane zarówno z obostrzeniami, jak i innymi sprawami dotyczącymi pandemii. I myślę, że takim największym wyzwaniem będzie tak naprawdę zapewnienie bezpiecznych, w miarę bezpiecznych, na ile jesteśmy w stanie, warunków pracy dla pracowników, ale też oczywiście bezpiecznych warunków studiowania dla naszych studentów i doktorantów. Pani kanclerz nawiązała do kwestii prawnych. No niewątpliwie dotychczas pewnie były takie dwa dosyć istotne wyzwania, które stały przed państwem. Z jednej strony to w drodze oczywiście jakichś regulacji prawnych i kwestii organizacyjnych stworzenie mechanizmu z jednej strony przeciwdziałania skutecznego pandemii poprzez odpowiednie zorganizowanie, tudzież zreorganizowanie systemu opieki zdrowotnej, a po drugie to jakby zmodyfikowanie sposobu działania państwa we wszystkich dziedzinach życia po to, aby mogły być spełniane pewne podstawowe zadania, w szczególności o charakterze użyteczności publicznej pomimo trwania pandemii. Wiadomo jest powszechnie, co już też pani kanclerz wspomniała, że no, te zadania były przez nasze państwo realizowane no na pewno nie tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. To znaczy chaos prawny i informacyjny, który panował, panuje i z tego co widać niestety panować będzie,
no absolutnie nie służy jakiemukolwiek sposobowi rzetelnego rozwiązywania pandemii. Natomiast drugim takim istotnym wyzwaniem, które było i moim zdaniem dalej pozostaje, to jest realizowanie przez władze publiczne rzetelnej polityki informacyjnej związanej ze stosowaniem różnego rodzaju rozwiązań prawnych. Jak pokazują dane, a w szczególności przykład Nowej Zelandii, najlepszym mechanizmem związanym ze zwalczaniem pandemii w kontekście wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań prawnych, które miały stanowić jakieś ograniczenia, zakazy czy obowiązki dla ludności, było rzetelne informowanie przez władze publiczne, jakie są podstawy naukowe tego rodzaju decyzji, jak one są uzasadnione. U nas tego, to jest moja opinia, absolutnie nigdy w kraju nie było, do tej pory nie ma. I wyzwanie, które stoi przed nami, to jest kompletne przeobrażenie polityki informacyjnej państwa w tym zakresie. Problematyka szczepień przeciwko COVID-19 pokazuje, że w tej chwili na skutek właśnie takiego chaosu informacyjnego no doszło do drastycznego rozwarstwienia się społeczeństwa i wręcz do powstania wzajemnej agresji pomiędzy różnego rodzaju grupami społecznymi. No i niewątpliwie w nadchodzącym roku i nie tylko, wydaje mi się, że jednym z istotnych zadań, które stoi przed państwem, zobaczymy jak sobie z tym poradzi, no to będzie próba tak naprawdę wprowadzenia pokoju społecznego w tym zakresie. Ja jeszcze chciałbym dołożyć do tego, jakie były oczekiwania immunologów, bo jestem immunologiem. Rok temu na początku epidemii immunolodzy marzyli o tym, żeby była szczepionka. I czekaliśmy wszyscy na tą szczepionkę, nie tylko immunolodzy. A jak pojawiła się szczepionka, to moim marzeniem jest takim, żeby ludzie uwierzyli, że szczepionka powinna być powszechnie stosowana. To jest zdumiewające. Najpierw baliśmy się wirusa, a teraz się boimy w dużej części. I zadaniem na ten rok jest oczywiście zaszczepienie, ale nasze środowisko i nie tylko nasze środowisko powinno zwrócić uwagę, żeby była bardziej skuteczna edukacja społeczeństwa, ta związana nie tylko z tą szczepionką, ale w ogóle zdrowotna, ponieważ no niestety zwyciężają ruchy antyszczepionkowe, są bardziej skuteczne, co jest dla mnie zdumiewające i nigdy tego nie zrozumie. Dziękuję Państwu za wypowiedzi. Natomiast wspomnieli Państwo o edukacji, o rzetelnej informacji, też o tym, na czym powinniśmy się skupić z punktu widzenia uczelni i takiego medycznego punktu widzenia w kolejnym roku kalendarzowym. Natomiast co w sytuacji, kiedy często zderzamy się z taką, myślę, popularną opinią, kto miał się zaszczepić, nie? Jeszcze w jakiś sposób przekonać nieprzekonanych z Państwa perspektywy? Przy obecnym statusie prawnym szczepienia, nie, to były w Polsce takie epidemie, to były lata 70. Ospa prawdziwa we Wrocławiu, było obowiązkowe szczepienie, to były nakazy szczepień, objęło to kilkaset osób. Zresztą przywieziona choroba już nieistniejąca, młodzi ludzie są znowu na nią wrażliwi, bo nie byli szczepieni. Wirus tej ospy jest przechorywany w dwóch laboratoriach na świecie dwa miesiące temu. Przy opróżnianiu sejfów w jednym z opuszczonych laboratoriów znaleziono tego wirusa. Ktoś go zapomniał po prostu, więc no ciekawa obserwacja. Zdarzyło się to w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, ta choroba formalnie nie jest tak śmiertelna jak ospa prawdziwa. Tam umierało 20-30% osób chorujących. Tutaj nie było statusu szczepień obowiązkowych. Te szczepienia z punktu widzenia medycznego zostały zaprojektowane poprawnie. Szczepionka jest darmowa, system szczepień został dobrze zorganizowany, legitymujemy się takim samym certyfikatem jak cała Unia Europejska. Wydaje się, cóż więcej nam trzeba, hulajnóg, no nie wiem jaka tam główna nagroda była. W loterii. Ja sądzę, że my mamy w genach sarmackość, która jest również przyczyną indywidualnej interpretacji na przykład osiągnięć medycyny i immunologii. Wydaje mi się, że
Ja nie mówię o skrajnych antyszczepionkowcach, nawet nie mam ochoty z nimi rozmawiać, ale osoby, które zostały zmącone tymi pseudoinformacjami i się boją, to chciałbym ich przekonać, jaka jest ryzyko zachorowania oraz w jaki sposób oni zagrażają innym. Argumenty czasami kolegów i to wykształconych antyszczepionkowców mówią tak, no przecież zaszczepieni też chorują. Ale proszę Państwa, jeżeli umiemy liczyć do 100, jeżeli szczepionka jest w 95% skuteczna, to 5 osób jest nieuodpornionych, a jest rewelacyjna, bo tak jak już wcześniej pan profesor Stanek mówił, nie ma możliwości, żeby było w 100%. A proszę sobie wyobrazić, te 5% to jest, jaka jest z 10 milionów. I to jest prawie 500 tysięcy i to są osoby, które z powodu nie złej szczepionki, tylko ich układu immunologicznego nie odpowiadały. Ale proszę sobie porównać, jakie jest prawdopodobieństwo zakażenia i jednak dużej śmiertelności. Przepraszam, czy nikogo już to nie interesuje, że codziennie umiera 500 osób. No wcześniej ja to porównywałem, że to dwa samoloty giną, ale proszę sobie wyobrazić, że codziennie cały Sejm razem z administracją umiera. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Natomiast teraz może mówiliśmy o tym, w jaki sposób zachęcić, ale być może możemy teraz odwołać się tak naprawdę do jakiegoś jednego punktu. Dlaczego Państwa zdaniem warto się zaszczepić? O czym możemy pomyśleć, co mogłoby nas motywować, żeby podjąć jednak ten taki moralny obowiązek związany ze szczepieniem? Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja chciałem się zaszczepić. Mam 70 lat i choroby współtowarzyszące. Nie chciałem umrzeć. Bo przede wszystkim nie chciałem ciężko chorować i wiedziałem jako immunolog, ponieważ szczepienie i pandemia nie jest w moim życiu czymś nowym i że nie miałem takiej wiedzy. Jestem immunologiem od 50 lat. 50 lat temu, kiedy po raz pierwszy, akurat mija 50 lat temu, kiedy zdawałem immunologię, ani wykładowcy, ani my studenci nie wątpiliśmy, że szczepienia są jedyną drogą i nagle przyszedł XXI wiek i studentom muszę tłumaczyć, w wywiadach muszę mówić, że szczepionka jest nagle istotną rzeczą, żeby zlikwidować choroby zakaźne, żeby nas chronić. To jest zdumiewające i to jest kilka przyczyn, między innymi no niestety ruchy antyszczepionkowe, które mają łatwość przekazywania informacji choćby przez internet, bo to jest niesprawdzalne. Ja myślę, że trzeba również pamiętać i o tym, że kwestia szczepień to jest w mniejszym zakresie wymiar indywidualny, a w bardziej wymiar o charakterze społecznym, przynajmniej ja go tak odczytuję. I z tego punktu widzenia, jeżeli ja bym miał sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest powód do tego, żeby się zaszczepić, no to zdecydowanie kwestia myślenia o bezpieczeństwie innych członków społeczeństwa i zrobienia coś od siebie dla wspólnoty, w szczególności dla tych osób, które z medycznego punktu widzenia albo z innych powodów takiej ochrony uzyskać nie mogą, jeżeli to tylko pomoże jakoś ograniczyć dla nich ryzyko w perspektywie życia i zdrowia. Więc jakby wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że jesteśmy jednak częścią pewnej wspólnoty. I nie chodzi tylko o to, aby dbać indywidualnie o swoje prywatne interesy, tak, i zamykać się na cały świat, tylko że swoimi decyzjami, w szczególności w wypadku trwania pandemii, bardzo mocno oddziaływujemy na to, jak funkcjonuje całe społeczeństwo, jakie w perspektywie, w szczególności chorób zakaźnych, jest ryzyko dla innych członków społeczeństwa. To jakby trzeba mieć dosyć gdzieś głęboko na uwadze. Jeśli chciałbym jeszcze dodać, to już w poprzednim pytaniu to zabrzmiało. Nie tylko jest problem, że chorujemy, że idziemy na zwolnienia, że jest kwarantanna, ale proszę Państwa, no i kolejna fala to jest takie przeciążenie służby zdrowia i nie ma takiej możliwości, żeby sobie poradzić z tym, nie tylko w Polsce. W związku z tym trzeba pamiętać, czy my wszyscy zaszczepieni powinniśmy dbać też o to, żebyśmy mogli mieć dostęp do lekarza, co mówił pan profesor wcześniej, a osoby nieszczepione, które są odpowiedzialne za utrzymywanie się pandemii w dużej mierze, powodują również, że dostęp do lekarza jest utrudniony i to jest dramatyczna sytuacja przy różnych schorzeniach i stąd też te inne powikłania, ponieważ nie mamy możliwości, bo służba zdrowia jest przeciążona w trakcie kolejnej fali i będą kolejne, jeżeli nie doprowadzimy do wyeliminowania wirusa z naszego środowiska.
To ja może dodam tak zupełnie osobiście, dlaczego ja się zaszczepiłam w pierwszym możliwym terminie. Nic mi nie wiadomo o tym, żebym miała choroby współistniejące. Może mam, ale nic o tym nie wiem. Więc nawet nie to do końca mną motywowało. Motywował oczywiście mną też chęć chronienia przede wszystkim siebie, jak każdej jednej osoby. Nie chciałam zachorować, ale zaszczepiłam się dla moich rodziców, którzy są starsi i mają choroby współistniejące. Zaszczepiłam się po to, żeby móc odwiedzać babcię, którą na tamten czas nie widziałam już 3 miesiące, bo wszyscy ją w rodzinie chroniliśmy i separowaliśmy, żeby nie stało się nic złego. I w końcu zaszczepiłam się dla swoich własnych dzieci, które w tamtym okresie również nie mogły być jeszcze zaszczepione, bo były za małe. Teraz na szczęście już mogą być zaszczepione i są również zaszczepione w pierwszym możliwym terminie, kiedy mi się to udało. A nawiązując jeszcze jednym słowem dosłownie do poprzedniego pytania i do stwierdzenia pana profesora, że mamy w sobie taką sarmackość i tak za bardzo nie wiadomo już, co zrobić z tymi nieprzekonanymi, którzy zaszczepić się nie chcą. Mnie jest strasznie przykro z jednego powodu. Tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, największy boom na szczepienia był wtedy, kiedy to było dobro rzadkie, kiedy na samym początku było reglamentowane, kiedy tak naprawdę walczyło się o te szczepionki i piętnowało się każdą jedną osobę, która nie daj Boże zaszczepiła się nie w swojej grupie wiekowej, w jakiś tam sposób tę szczepionkę zdobywając, nawet choćby po znajomości, ale dobrze wszyscy pamiętamy aferę związaną z aktorami, piętnowanie tych zachowań. I to była najlepsza promocja szczepień. A tak naprawdę to była najlepsza promocja. To był ten jeden, jedyny moment. Ja już nie pamiętam potem w całym programie, Narodowym Programie Szczepień, nie pamiętam potem już żadnego takiego momentu, kiedy tak bardzo chcieliśmy się zaszczepić jako społeczeństwo. Kiedy staliśmy w kolejce, kiedy czekaliśmy północy, żeby się móc zapisać na szczepienie. Szanowni Państwo, teraz stoją puste punkty szczepień. Mamy punkty szczepień w aptece, w każdym jednym większym centrum handlowym, w każdym ośrodku zdrowia, w szpitalu i tak naprawdę idąc ulicą, chcąc między wejściem do piekarni a zaniesieniem butów do szewca możemy się zaszczepić. I dziwnym trafem nie chcemy. Teraz już nie chcemy, kiedy możemy. Dla mnie to jest osobiście niesamowicie przykre i tak naprawdę troszkę też to rozpatruję w kategoriach, tak jak powiedział pan doktor, takiego egoizmu społecznego. Znaczy ten egoizm niestety ostatnimi czasy bardzo mocno się ujawnił i jakby pokazuje go nie tylko nawet kwestia szczepień, ale także teraz coś niezwiązanego ze szczepieniami, ale choćby kwestia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i pomocy medycznej, która tam ma być świadczona. Jest dosyć duża część społeczeństwa, która nie widzi potrzeby podejmowania działań mających na celu pomoc dla życia i zdrowia osób, które są zagrożone. I to jest widoczne tam na granicy i to jest widoczne także w perspektywie funkcjonowania systemu szczepień i chronienia innych członków społeczeństwa. Troszkę, nawet nie trochę, ale nasze społeczeństwo zaczyna zamykać się na swoje indywidualne, partykularne interesy, zapominając o tym, że no, nasze decyzje mają dosyć istotny wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Także w perspektywie, to co pan profesor wskazał, Sanak, dostępu do na przykład opieki zdrowotnej dla osób, które mają zupełnie inne problemy niż związane z COVID-19, tak? A już nie będę wspominał o tym, że dopiero otworzą nam się gigantyczne problemy, tak mi się wydaje, w perspektywie zdrowia psychicznego po tych wszystkich lockdownach, zdalnej edukacji i tak dalej. Tak? Może jeszcze użyję jednego argumentu za szczepieniami, który wydaje mi się ewidentny. Proszę Państwa, jeżeli się nie szczepiliście, jesteście w mniejszości, no... Nie warto być. Będziemy jeździć za granicę, będziemy chodzić do różnych restauracji, na wystawy, na festiwale, może wreszcie przyjedzie Santana, straciłem jedne bilety, może przyjedzie Disturb, straciłem drugie bilety, trochę. Nikt nie oddał pieniędzy, może będą, wy tam nie wejdziecie, oglądniecie na YouTubie. Dziękuję Państwu bardzo za wypowiedzi. Natomiast teraz proponuję, żebyśmy na chwilę wczuli się w sposób myślenia studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego bądź studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy być może z jakiegoś powodu nie chcą się zaszczepić. I chciałabym Państwa zapytać, jaki może być taki najczęstszy powód, z jakim powodem Państwo się spotykają, czytając chociażby dyskusje internetowe,
czy też na przykład artykuły w gazetach, dla którego studenci nie chcą się szczepić? Oczywiście nie wszyscy. Wydaje mi się, że jednym z powodów jest takie absolutnie błędne poświadczenie, że jestem młody, to mi się nic nie stanie. I w związku z tym nie mam poczucia, że mogę być przyczyną przeniesienia, roznoszenia się i transmisji wirusa. Jestem bezpieczny i bardziej się boję tego niepotrzebnego pójścia zaszczepienia. A chciałbym tutaj, pewnie będziemy wracać do tych NOP-ów. No proszę Państwa, to nie są niepożądane objawy, to są przykre bardzo i to są związane z tym, że jeżeli cokolwiek sobie wstrzykniemy. Dziwne jest, że młodzi ludzie się nie boją robić tatuażu, a przy tatuażach częściej są zjawiska anafilaksji nawet, czy alergii, już nie mówiąc o miejscowej reakcji. Także ja tego, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast ja wiem, że dlatego młodzi ludzie nie chcą się szczepić, ponieważ czują się kompletnie bezpieczni i to jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Fałszywe poczucie. I brak troski o innych. Czyli z mojego punktu widzenia, jako osoby nie mającej żadnego wykształcenia medycznego, po prostu nie wiedza. Ja sobie tłumaczę i staram się sobie wytłumaczyć w ten sposób niechęć do szczepień, że wynika ona tylko i wyłącznie z niewiedzy, a także z tego faktu, że łatwiej usłyszeć mocno, głośno i donośnie krzyczącego antyszczepionkowca, niż słuchać się w głos naukowca, który rzeczowo wyjaśnia, jakie są korzyści płynące ze szczepień. Czyli troszkę pójście na skróty i wybranie tej łatwiejszej, szybszej drogi pozyskania informacji. Pozyskałem informację, więc tego się już będę trzymał. Więc dla mnie jest to po prostu niewiedza, a nawet jeżeli ona jest, to nierzetelna. Dziękuję. Przeanalizowaliśmy różne pobudki, które mogą kierować czy ogólnie Polakami, czy też studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy z różnych przyczyn nie chcą się szczepić. Natomiast teraz chciałabym takie może trochę kontrowersyjne pytanie. Z Państwa perspektywy, czy skuteczniej, lepiej jest zmuszać, czy może zachęcać? Ja z tych czasów, kiedy za młodo zmuszali do nauki języka rosyjskiego. Bardzo żałuję, że tego pięknego języka się właśnie przez to nie nauczyłem, że zmuszali. Znaczy czytam trochę, ale nie tak jakbym chciał. Zmuszanie jest mało efektywne. Ono wywołuje bunt, wywołuje opór, wywołuje kontestację, wyprowadza ludzi na ulicę. No, trudno, trzeba tłumaczyć spokojnie, trzeba używać argumentacji. W końcu nawet te obszary Małopolski bardzo niechętne szczepieniom z argumentami, które by Państwa rozbawiły. No, jedna pani się nie szczepi, bo jej sąsiadce się wzrok popsuł po szczepieniu. No, pani takiej starszej z zaćmą, która tak czy inaczej by musiała to leczyć. Oni się ostatnio szczepią, no bo nie da się jechać do Austrii, nie da się wyjechać do Niemiec, nie da się, no Słowacja przymknięta, bo tam też były kłopoty. Nie dało się podróżować, prawda? A to jest jakiś element gospodarczy życia tego obszaru kraju. Musimy po prostu widzieć korzyść ze szczepienia, tak, więc trzeba mówić, tłumaczyć i pokazywać te korzyści, bo inaczej nic z tego nie będzie. Jeszcze pojawiła się dramatyczna dla mnie sytuacja. Nie mogłem w to uwierzyć, że są ludzie zdolni do tego, żeby załatwiać sobie fałszywe zaświadczenie, że są zaszczepieni. I płacą za to. I jeszcze płacą. Płacą za to. I proszę sobie wyobrazić, jak ja mam się, czy państwo, czy seniorzy czuć bezpiecznie, jeżeli nawet będzie pomieszczenie, gdzie są zaszczepienia, a wśród nich mogą być osoby, które to sobie załatwiły. To jest tak samo, jakby ktoś źle widzący załatwił sobie na lewo prawo jazdy i potem jeździł na czerwonym świetle. To taka sama sytuacja. Jeszcze takie słyszałem argumenty od naprawdę wykształconych ludzi. No ale Janusz, ale przecież ludzkość sobie radziła, zanim były szczepienia. No proszę Państwa, no fantastycznie sobie radziliśmy. Epidemia dżumy za epidemią dżumy. Była przerwa tylko wtedy, kiedy ci, co przeżyli, mieli odporność. Potem jak umarli, to całe społeczeństwo było znowu wrażliwe. My jesteśmy też odpowiedzialni za wymarcie 2/3 Indian na Kubie, ponieważ tam przyprowadziliśmy im salmonelę i odrę. Także nie radziliśmy sobie, proszę Państwa. Dzięki szczepieniom zlikwidowaliśmy
weźmy, oczywiście nie tylko, to jest jasne, antybiotyki, higiena, ale choroby wirusowe na choroby wirusowe nie działają antybiotyki i tylko szczepienia spowodowały, że w 99% w świecie naszym i w Stanach Zjednoczonych nie było w XX wieku chorób dziecięcych zakaźnych i to są fakty. Ja też uważam, że wprowadzenie obowiązku szczepień, czyli nie nazywajmy to może tak językowo przymusem w tym sensie, że będziemy kogoś łapać za rękę, prowadzić do pielęgniarki i przytrzymując mu wstrzykiwać coś w ramię. Wprowadzenie tego obowiązku szczepień oczywiście powinno być ostatecznością w sytuacji, kiedy działania edukacyjno-informacyjne nie spowodują, że społeczeństwo samo podejmie decyzję co do tego, że jest to rzeczywiście niezbędny i skuteczny mechanizm co do tego, aby zabezpieczyć zdrowie swoje, innych członków społeczeństwa i zapewnić mu normalne funkcjonowanie. Oczywiście problem u nas w kraju polega na tym, że tych działań edukacyjnych prowadzonych nie ma solidnych, tak? W szczególności na poziomie centralnym, no i efekty mamy, jakie mamy. Mi się jeszcze wydaje, że w perspektywie tego, jak negatywny wpływ rozwój pandemii ma na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia, nie chodzi mi tylko o COVID-19, będę wracał do tego, że ta destrukcja czy problemy w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej występują we wszystkich pozostałych dziedzinach medycyny, gdzie mamy gigantyczne zaległości i ludziom pogarsza się stan zdrowia. I wydaje mi się, że pewną opcją jest też pokazanie członkom społeczeństwa, że ponieważ swoimi decyzjami związanymi z nieszczepieniem się wpływają na destrukcję tego systemu ochrony zdrowia, no teraz niech się do naprawy tego systemu ochrony zdrowia jakoś przyłożą, tak, czy dołożą. Ja na przykład od samego początku jestem gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania, że powinny być wprowadzone regulacje prawne, które powodowałyby, że jeżeli osoba, która ma ku temu możliwość medyczną, nie zaszczepi się przeciwko COVID-19, powinna ponosić koszty leczenia tej choroby w 100%. Tak? Takie powinno być rozwiązanie. Koszt jednodniowego leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej to jest około 6 000 zł, jeżeli prowadzone jest leczenie z natlenianiem pozaustrojowym krwi, tak zwane ECMO, ten koszt jest 10-krotnie wyższy dziennie. Nikogo nie stać będzie na to. Niech społeczeństwo jest świadome, jakie to jest gigantyczne obłożenie. I być może jak przynajmniej część członków społeczeństwa odczuje, że swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami do tego doprowadza, no być może coś się zmieni w zakresie myślenia o szczepieniu. Natomiast nakaz powinien dotyczyć pewnych grup zawodowych, bez wątpienia. Jesteśmy podobno w Europie jako medycy o najniższym poziomie wyszczepialności, więc jeżeli chodzi o medyków, o nauczycieli, powinny być w jakiś sposób to regulowane przez pracodawcę, żeby te osoby, które są odpowiedzialne, już nie mówiąc o opiekunach w domach opieki społecznej i wśród seniorów. Rozumiem, dziękuję Państwu bardzo. I tak jak Pan Profesor wcześniej wspomniał, pewnie temat NOP-ów, tak zwanych NOP-ów, będzie się pojawiał jeszcze niejednokrotnie podczas tej dzisiejszej dyskusji. Natomiast w tym momencie chciałam zapytać Państwa, czy tak naprawdę niepożądane odczyny poszczepienne powinny odstraszać nas przed szczepieniem? Jeśli tak, to kogo? Ja jako pediatra z zawodu od razu powiem, że absolutnie nie. Proszę Państwa, wszystkie dzieci poza dziećmi rodziców odmawiających szczepień, którzy powinni płacić kary finansowe i tak dalej, to słabo egzekwowane, są szczepione przeciwko krztuścowi. Ta szczepionka, bardzo stara, zabite pałeczki krztuśca, charakteryzuje się tym, że zaszczepiona osoba, niemowlę, gorączkuje, parę procent ma drgawki przy tej gorączce, i tak jest od lat 50. Jest wpisane w charakterystykę produktu leczniczego, jest tabelka, co się może zdarzyć. Wszyscy o tym wiedzą, rodzice są informowani, mają w pogotowiu
łyżeczkę z Nurofenem czy innym lekiem przeciwgorączkowym. Jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Obawiam się, że jakbyśmy dokładnie się wypytali, to niekoniecznie NOP-y odstraszają. Proszę mi powiedzieć, czy to NOP odstrasza kogoś, kto idzie na ospa party, zamiast się zaszczepić, czy ktoś idzie na COVID party, wolą, to jest jakieś już coś skrajnego, że wolą przechorować, bo uważają, że choroba jest, zwłaszcza w młodym wieku, niegroźna. Tak nie jest, proszę Państwa. Wiemy z doświadczenia, jeżeli chodzi, mówię o SARS-CoV-2, jest niebezpieczna. Także NOP to jest nic w porównaniu. Oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy, to jest problem wielkich liczb. Jeżeli zaszczepimy 10 milionów osób, ktoś na pewno będzie miał, jeżeli nie sprawdzimy. Czyli trzeba być ostrożnym, trzeba zgłosić wszystko lekarzowi, czy nie było się kiedyś uczulonym. Nie wolno pójść do szczepienia, kiedy ma się gorączkę, ale to dotyczyło nie tylko szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. A więc jeżeli się będzie przestrzegało pewnych zasad, zminimalizujemy. A to, że będzie nas bolała ręka i dreszcze, to jest sprawa naszego interferonu, o którego życzę każdemu, żeby miał wysoki poziom. Czyli tak naprawdę bardziej powinniśmy obawiać się powikłań po przechorowaniu COVID-19 niż samych odczynów. Dziękuję bardzo. I kończąc ten panel dyskusyjny, ostatnie pytanie do Państwa. Co, ponieważ wszyscy Państwo są związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, co powinno być priorytetem dla społeczności akademickiej, tak naprawdę w obliczu tej kolejnej fali pandemii COVID-19? Co powinniśmy robić, na czym powinniśmy się skupić jako uniwersytet? W czasie Wigilii tłumaczyć krewnym i znajomym, że należy się szczepić. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. No fajne. Ja uważam, że powinniśmy pilnować standardów nauczania. Ta uczelnia ma tradycję, nie tylko to jest zacny wiek, ale również pozycja na mapie akademickiej Polski. Ta pandemia nie powinna wpłynąć na jakość nauczania. Zamierzam tego pilnować. Mój przedmiot niepopularny, genetyka, ale trzeba się go nauczyć. Czy to jest koniec panelu? Bo chciałbym jedną rzecz powiedzieć, która mnie dręczy jako immunologa. Szczepienie jest absolutnie konieczne, żeby zlikwidować pandemię i musi być ta odporność stadna, ale dwa czynniki wpływają na to, że to pojawiają się te nie tylko mutacja wirusa, bo z jednej strony mamy wroga w postaci wirusa, ale nasze zachowanie. Po zaszczepieniu się mamy poczucie bezpieczeństwa, a nie powinniśmy być. Czyli reżim sanitarny nas wszystkich obowiązuje. Jeżeli nie będzie tego reżimu sanitarnego, dr Fauci to bardzo dobrze, trzeba się szczepić i zachowywać, trzymając reżim sanitarny, ponieważ wirus nie krąży w powietrzu, tylko jest przenoszony z człowieka na człowieka i my jesteśmy źródłem, nie komary, my jesteśmy w związku z tym. Szczepimy się, ponieważ osoby niezaszczepione szybciej i więcej wydalają tego wirusa, więc one są tymi groźnymi osobami. I chciałbym powiedzieć, znane jest od kilkudziesięciu lat, jeszcze na początku XX wieku, kiedy była szalała gruźlica, oczywiście to nie jest wirus, ale było wiadomo, że spośród chorujących 3% to byli ci super, którzy transmisję robili. I wystarczy, że jest kilka procent osób, które nie zwraca uwagi, którzy są tymi super roznosicielami i nie poradzimy sobie z epidemią. A więc szczepić i zachowywać środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny. Dziękuję bardzo i chciałam Państwa jeszcze poprosić, żeby zostali Państwo z nami. Na naszym wydarzeniu na Facebooku można dalej wtrącać swoje pytania, które będziemy starali się Państwu przedstawić w drugiej części panelu dyskusyjnego. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę i mam nadzieję, że po przerwie dostarczymy dalszych argumentów, które będą mogli Państwo przedstawić rodzinom przy wigilijnym stole. Dziękuję.
Państwa podczas drugiej części naszego panelu dyskusyjnego. Będę odczytywać dla Państwa pytania, które zostały zadane za pośrednictwem naszych social mediów i będę prosiła Państwa o odpowiedzi w zależności od tego, z jakiej dziedziny tak naprawdę padnie pytanie. Zaczynając, czy alergicy powinni przyjmować szczepienie, biorąc pod uwagę fakt, że ciężko przeszli kontakt z alergenem? To wszystko zależy, na co są uczuleni. Te najpopularniejsze na alergeny powietrzne nie komplikują sytuacji szczepienia, natomiast osoby mające uczulenia zawodowe albo uczulenia polekowe mogą to skonsultować. W tej chwili poradnia alergologiczna, zajmuje się tym pani profesor Ewa Czarnobilska, może wykonać testy, żeby sprawdzić. Czasem można wręcz dobrać szczepionkę, bo mamy 3 na rynku w chwili obecnej, którą bezpiecznie będzie się dało zaszczepić. Dziękuję. W zeszłym tygodniu, drugie pytanie, nagle zmarła moja przyjaciółka, 20-letnia i zdrowa. Ostatnio była szczepiona 3 dawką. Zmarła we śnie, prawdopodobnie z powodu powikłań, zlepienia białych krwinek oraz zatoru. Czy mogliby się Państwo do tego odnieść? To słowo prawdopodobnie jest kluczem do interpretacji, dlatego że nagły zgon w domu osoby zdrowej to jest w żargonie medycznym prokuratorski zgon i powinno się to sprawdzić, bo to jest bardzo niepokojące. Proszę Państwa, gdybym kiedykolwiek obawiał się takiego zdarzenia, myślę, że moi spadkobiercy by byli zainteresowani jego przyczyną. Dlaczego? No mamy fundusz ubezpieczeniowy przecież szczepionkowy, dlatego bym pozostawił tę sytuację do wyjaśnienia po prostu. No można wykazać nawet pośmiertnie, czy to faktycznie było zdarzenie poszczepionkowe, czy też inne. Dziękuję. Trzecie pytanie, które padło od naszych uczestników, brzmi, w jakim celu były zbierane dane dotyczące szczepień od pracowników? Domyślam się, że jest to pytanie adresowane do pani kanclerz. Postaram się odpowiedzieć. Tak naprawdę już dosyć dawno chcieliśmy jako w ogóle pracodawca poznać stan wyszczepienia naszych pracowników, studentów i doktorantów. Tworzymy bardzo dużą społeczność akademicką. Szanowni Państwo, to jest prawie 50 tysięcy osób, które przez uczelnie cały czas się przemieszczają, przenikają, chodzimy na różne zajęcia, spotykamy się w różnych grupach. Liczyliśmy na to, że ustawodawca w którymś momencie unormuje te kwestie i będziemy mogli faktycznie sięgnąć czy to po paszporty covidowe, czy też w inny sposób zweryfikować stan wyszczepienia. Absolutnie nie po to i dementuję, żeby doprowadzać do jakiejkolwiek segregacji, żeby różnicować pracowników, studentów czy doktorantów, żeby dzielić na zaszczepionych i niezaszczepionych. Tak naprawdę mieliśmy tylko jeden, jedyny cel. Próbując ułożyć zasady funkcjonowania na terenie uczelni, organizację pracy, organizację kształcenia, prowadzenie badań naukowych, mieliśmy taką nadzieję, że te dane, przekazane dane, umożliwią nam ułożenie w taki sposób i zorganizowanie pracy, aby ona była maksymalnie bezpieczna. Powiem szczerze, że niestety wiemy już to teraz, że nam się to nie uda z uwagi na niewielki procent zwrotu i w ogóle reakcji na apel rektora. Jeśli chodzi o pracowników, to nie są to może takie złe i takie złe wyniki i one w miarę optymistycznie wyglądają, bo na przykład wśród administracji ogólnouczelnianej, która jest mi najbliższa, poziom wyszczepienia wiarygodnego, zweryfikowanego, potwierdzonego certyfikatem, to jest 79%, czyli nie jest to może stan idealny, ale niewątpliwie jest to dana, która w jakiś sposób cieszy. Natomiast jeśli chodzi o zwrot i odpowiedź na apel rektora ze strony studentów, no to wygląda to już zdecydowanie gorzej, bo ten zwrot jest na poziomie 22%. Dziękuję. Kolejne pytanie od uczestników dzisiejszego panelu dotyczy noszenia maseczek. Czy noszenie maseczek chroni, czy jest to narzędzie, które ma przypominać o istniejącej pandemii? Wiele badań pokazuje brak skuteczności. Proszę Państwa, chroni nas w 100% przed wirusem, jeżeli w ogóle nie mamy kontaktu, będziemy na wyspie i nie będziemy się kontaktować z ludźmi. Wszyscy powtarzają maseczki
i dystans ma ograniczyć transmisję. Oczywiście to zależy od sposobu noszenia maseczki i tak dalej. Ponieważ zakażenie i ciężkość jest wypadkową zarówno mojego stanu układu immunologicznego, mówię o tych, którzy nie byli szczepieni, oraz od ilości wirusa, który się dotrze do naszych górnych dróg oddechowych. A więc maseczka ma za zadanie zarówno przede wszystkim, żebym ja, jeżeli nie wiem, że jestem zakażony, żebym ja nie wydalał tego wirusa, który przede wszystkim się drogą kropelkową przy mówieniu. Krzyczenie, śpiew, śmiech, to zwiększa prawdopodobieństwo. A więc maseczka chroni innych przed tym, że ja mogę zakazić. I również ja wchodząc do autobusu, do pomieszczeń zamkniętych, też noszę maseczkę, żeby z kolei mnie ktoś nie zakaził, ponieważ ona w dużym stopniu, i to jest nieważne, czy to jest 70, 80 czy 90%, ale tak jak przy truciźnie, no może być taki poziom trucizny, że nas zabija, może być taki poziom, a jednak się dostanie, która nie jest groźna. Tak więc maseczka nie w 100%, ale zdecydowanie ogranicza. Oczywiście ma to zdecydowane znaczenie w pomieszczeniach zamkniętych, no ale ja jestem zdumiony, że dopuszcza się do sytuacji, że kibice w halach, gdzie krzyczą obok siebie kilkanaście tysięcy, no to na 100% oni się zakażają nawzajem. Dopytam jeszcze, w tym momencie przy obecnym poziomie infekcji dziennie wykazywanych testami, w jakie maseczki powinniśmy inwestować? Czy taka materiałowa maseczka chroni, czy powinniśmy, że tak powiem, wzmacniać tę ochronę i nosić maseczki medyczne? W niektórych krajach na zachodzie nie wystarczy mieć byle maseczkę, tylko są tam określonymi symbolami, które mają te swoje atesty. Najlepszym sposobem, jeżeli się ma taką najprostszą maseczkę, to ludzie, którzy się obawiają, zakładają dwie, prawda? No to jest, może pan profesor lepiej tam jeszcze powie na temat. No powiedziałbym tak, noszenie w kieszeni nic nie daje. Oczywiście nie ma wątpliwości, noszenie pod nosem, ściąganie do mówienia. My wszyscy jesteśmy szczepieni, robimy wyjątek. Proszę Państwa, prawdopodobieństwo transmisji wirusa spada około 10-krotnie przy zwykłej, płóciennej czy z takiej flizeliny maseczce. Oczywiście, że na oddziałach covidowych pracownicy, moja żona pracując w przychodni, gdzie rozpyla turbiną podczas leczenia zębów ślinę, używa FFP2, w ogóle zabezpiecza się kombinezonem i tak dalej. Jest to wtedy bardzo skuteczne. Personel oddziałów covidowych, pominąwszy początek pandemii we Włoszech, nauczył się i raczej nie choruje. Problem wynikał, nawiasem mówiąc, we Włoszech z obsługi i ściągania tych kombinezonów. Zewnętrzna powierzchnia była pokryta kropelkami z wirusem. Trzeba było się nauczyć, jak to zdjąć, żeby nie przenieść na ręce i no wszystko ma swój koszt. Maseczki kupujemy na koszt własny, prawda? Te FFP2 są wyraźnie droższe. I tak, kiedy pojedziemy na narty do Austrii, poza paszportem covidowym trzeba będzie mieć FFP2. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z zakresu tych bardziej medycznych pytań. Czy uważa się, że osoby zaszczepione nie są zagrożeniem dla innych w zakresie zakażenia wirusem SARS-CoV-2? Nie są zagrożeniem może dla innych zaszczepionych, to na pewno. Te osoby mogą przejściowo replikować wirusa, czyli złapać zakażenie od kogoś, kto akurat rozpyla kropelki z wirusem. Ten stan zakażenia trwa 5-6 dni. Poziom namnażania się wirusa jest około dwukrotnie mniejszy. Wydalają go też mniej, ale wydalają. Natomiast są w tym błogostanie, że nie czują się chorzy. Czasem ich coś poboli, przeważnie nic, czyli są bezobjawowi. No i oczywiście w związku z tym nie poddają się samoizolacji, nie unikają kontaktów społecznych, czyli stanowią wektor transmisji wirusa. No to jest interes tego wirusa oczywiście, żeby dotknąć naszą populację. Z tego punktu widzenia odwaga, która przychodzi po pełnym przeszczepieniu, jest niestety nieuzasadniona naukowo, ponieważ one dalej mogą wirusa rozpowszechniać. Z punktu widzenia immunologicznego to pytanie nie jest precyzyjne,
ponieważ nie możemy porównywać osobę zaszczepioną, która miała drugą dawkę w styczniu w zeszłym roku, a osobę zaszczepioną, już nie mówiąc trzeciej dawce, która jest dwa tygodnie po tym. Już wiemy też z dzisiejszego wykładu, że spada nasza odporność, czyli może być przełamana ta odporność po 6-7 miesiącach. Powiem tak, jeżeli mamy tą trzecią dawkę albo jesteśmy 2 czy 3 tygodnie po pełnym zaszczepieniu, to jesteśmy bardzo bezpieczni i w obydwie strony, aczkolwiek nigdy jesteśmy pewni, czy nie przenosimy tego wirusa. Oczywiście w znacznie mniejszym stopniu, zdecydowanie wielokrotnie niż osoba niezaszczepiona, ponieważ nasz układ immunologiczny nie dopuszcza wtedy do takiego swobodnego namnażania się wirusa. A więc to też zależy od czasu, nie tylko hasło zaszczepiony, tylko kiedy był szczepiony, bo to z czasem mija. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy pewnej sytuacji, która wydarzyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tego względu będę pewnie kierować to pytanie w stronę pani kanclerz. Pozwolę sobie odczytać, jest ono troszeczkę dłuższe od pozostałych pytań. W jaki sposób chcecie państwo zapewnić osobom studiującym na Uniwersytecie bezpieczeństwo w przypadku zakażenia wśród nich? Po wykryciu przypadku na WSMIP-ie przeszliśmy na tryb zdalny na 2 dni, dopiero po nagłośnieniu sprawy przez studentów. Mechanizmy bezpieczeństwa ustalone przez Uniwersytet Jagielloński nie zadziałały, pomimo zgłoszenia przypadku zakażenia przez osobę zarażoną. Szanowni państwo, to są jak gdyby 2 aspekty. Po pierwsze, najłatwiej by nam było zapewnić bezpieczeństwo, gdybyśmy działali z jednej i z drugiej strony po partnersku i wszyscy razem, czyli faktycznie byśmy o to bezpieczeństwo dbali wspólnie, czyli bylibyśmy zaszczepieni. A w tej konkretnej sytuacji to muszę powiedzieć jedną rzecz. Przy obowiązujących przepisach prawnych te kwestie reguluje tak naprawdę i decyduje o nich sanepid. Procedura wygląda w ten sposób, że jeżeli jest potwierdzony pozytywny wynik testu, i osoba jest zakażona COVID-19, informacja ta trafia oczywiście do sanepidu. Sanepid zwraca się do nas jako do uczelni z taką informacją, prosząc o stworzenie kręgu osób, które miały kontakt z zakażoną osobą. Doszliśmy już do takiej wprawy w trakcie tej czwartej fali, że faktycznie jesteśmy w stanie określić krąg osób, nawet jeżeli są to osoby biorące udział w zajęciach i jest to nawet liczna grupa, mamy na każdym wydziale osobę odpowiedzialną za zebranie takich danych i te dane zbieramy bardzo szybko. Przesyłamy je w zasadzie, nawet nie przesyłamy, wpisujemy już teraz je do systemu, który automatycznie obsługiwany jest przez sanepid i po wpisaniu do tego systemu wszystko zależy od, właśnie wracamy do punktu wyjścia, od zaszczepienia. Dlatego, że osoby zaszczepione nie są kierowane na kwarantannę, osoby niezaszczepione automatycznie mają nałożoną kwarantannę przez sanepid. Natomiast nie ma obecnie innej ścieżki działania, to znaczy nie ma mechanizmu mówiącego o tym, że przy pojawieniu się zakażenia w jakiejś grupie studenckiej na danym roku, cały rok, cała grupa z automatu przechodzi w tryb zdalny. Także to tylko tyle mogę odpowiedzieć, jeśli chodzi o to konkretne pytanie. Czyli w dużej mierze jest to kwestia procedur nie uczelnianych, ale tak naprawdę procedur zewnętrznych. Procedur zewnętrznych, które my po prostu realizujemy. Rozumiem. Kolejne pytanie z kolei jest krótkie i uśmiecham się do pana doktora Sroki, ponieważ pytanie brzmi, czy przymusowe szczepionki to normalne w demokracji? Czy przymusowe szczepionki to coś normalnego w demokracji? Obowiązek ewentualny, gdyby taki był, tak, poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19, podobnie jak jest obowiązek poddania się różnego rodzaju szczepieniom ochronnym, przede wszystkim w wieku dziecięco-młodzieńczym, tak, no to jeden ze sposobów ograniczenia i to nawet daleko idącego ograniczenia wolności osobistej. Czy takie mechanizmy, które pozwalają na daleko idącą ingerencję w wolność jednostki, mogą być obecne w demokratycznym państwie? No, mogą być. Pozbawiamy wolności ludzi. To jest chyba daleko idący sposób wkroczenia w sferę wolności jednostki. Oczywiście, żeby to było w jakikolwiek sposób legitymizowane, to muszą iść za tym istotne cele,
o charakterze no przede wszystkim publicznym. Tak? Ponieważ jakby musimy pamiętać, że w demokratycznym państwie, tak, bo do tego nawiązuje pytanie, oprócz indywidualnie funkcjonujących jednostek mamy też coś takiego jak dobro wspólne, które jest nawet podstawą funkcjonowania państwa. I teraz jest możliwość wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń po to, aby to dobro wspólne chronić. Ja starałem się pokazać, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby z jednej strony nie tylko chronić indywidualnie zdrowie danej jednostki, bo to jest powiedzmy mniej interesujące w perspektywie dopuszczalności wprowadzenia obowiązku szczepień, bo możemy powiedzieć, że nie można zmuszać kogoś do tego, żeby był zdrowy. Jak nie chce, to niech nie będzie. Tak? Ale to nie w tym polega problematyka szczepień. Ona polega na tym, aby chronić dobro wspólne, którym jest kwestia ochrony zdrowia pozostałych członków społeczeństwa, zarówno przed zakażeniem tą konkretną chorobą, jak i poprzez umożliwienie funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w innych dziedzinach medycyny, abyśmy nie mieli zapaści na onkologii, na psychiatrii, w kardiologii, tak można byłoby wymieniać kolejne dziedziny. I po to, aby jednocześnie zapewnić możliwość w ogóle funkcjonowania państwa w innych dziedzinach na odpowiednim poziomie. Wspominałem o edukacji, wspominałem w ogóle o całym systemie gospodarki. To są cele o charakterze publicznym, które w perspektywie Konstytucji, artykuł 31 ustęp 3, który wymienia, jakie interesy mogą być chronione poprzez ograniczenie wolności jednostek. One się tam wszystkie wpisują. Jeżeli jesteśmy na takim etapie pandemii, że nie ma innego, równie skutecznego, a mniej ingerującego w wolność jednostek, sposobu ochrony tych interesów, a jednocześnie jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez szczepienie to, że będzie lepsza odporność, jeżeli chodzi i będzie lepsza ochrona zdrowia przed zakażeniem przeciwko COVID-19 całego społeczeństwa, a przez to nastąpi zdecydowana poprawa czy udrożnienie systemu ochrony zdrowia. Będziemy mogli doprowadzić do normalnego funkcjonowania państwa we wszystkich dziedzinach, do powrotu do w pełni stacjonarnego nauczania na uczelni. To i jednocześnie jesteśmy w stanie wykazać w perspektywie naukowej, że mamy do czynienia z produktami, które są w odpowiedni sposób bezpieczne, no bo jakby dla mnie jest też jasne, co pokazywał pan profesor Sanak, że tak samo jak szczepionki nie chronią w 100%, tak samo i nie są w 100% bezpieczne. Tak? No, wszyscy mówią o tych NOP-ach, one się zdarzają. To jest wzajemne balansowanie się różnego rodzaju ciężarów nakładanych na jednostkę, jakie się wiążą z tym, że trzeba wkroczyć w jej integralność cielesną, że jest pewne ryzyko różnego rodzaju powikłań, czy też tych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak państwo ewentualnie pomoże w tym wypadku, jeżeli takie NOP-y się pojawią, a z drugiej strony ocena, co można uzyskać w drodze szczepień, czego nie da się uzyskać w drodze innych mechanizmów, innych środków, które mamy, które daje nam medycyna, a co pozwoli nam na normalne funkcjonowanie społeczeństwa, a przede wszystkim, ja się będę przy tym bardzo mocno upierał, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny. I teraz, jeżeli nie ma innego środka, aby tego rodzaju skutek osiągnąć, no to nasza Konstytucja 31 ustęp 3 przepis daje możliwość wprowadzenia takich rozwiązań. Tak? To oczywiście wymaga, i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, rzetelnej oceny wielu czynników, łącznie na przykład z tym, czy i na ile wprowadzenie teraz obowiązku szczepień szczepionkami takimi, jakie mamy,
na przykład będzie miało wpływ na ochronę czy osiągnięcie tych celów, o których mówię, w perspektywie nowych odmian wirusa, które się pojawiają i zaczną dominować w naszym społeczeństwie, bo to jest bardzo istotne pytanie, czy i w jakim zakresie na przykład jesteśmy w stanie się skutecznie, w cudzysłowie, ochronić, czy też zminimalizować to ryzyko, na przykład przed Omikronem, który dzisiaj podobno mamy pierwszy przypadek się pojawił, bo no, to wymaga jednak przedstawienia pewnych rzetelnych danych naukowych i wyważenia wszystkich tych interesów obecnie i jakby troszkę prognostycznie na przyszłość. Tak? Także jest to możliwe, aby taki obowiązek wprowadzić, ale to wymaga jakby porównania różnego rodzaju interesów i rzetelnego wyjaśnienia, dlaczego będziemy w ten sposób mogli realizować określone cele. Pokazania przez państwo, że jest to taki środek, który jakby nie ma mniej ingerującej możliwości, czy mniej ingerującego wolność jednostki sposobu realizacji tych celów, o których wskazałem. Jeśli można. W stosunku do dwóch rzeczy chcę zaprotestować. Skoro my tutaj mówimy i nas słuchają, nie można mówić, panie doktorze, że NOP-y są niebezpieczne. 90% to nie jest niebezpieczne, bo usłyszą słowo niebezpieczne. No, 90% NOP-ów, jakim sposobem ból ręki jest niebezpieczny? To jest jedna. Naprawdę musimy uważać na słowa. Po drugie, mówimy o wolności osób, które chcemy zmusić do szczepienia. Ja chcę brać pod uwagę też prawo i wolność osób, które są zaszczepione, żeby nie ograniczono ich wolności poprzez braku dostępu. Więc to w obydwie strony działa. I rzeczywiście to w obydwie strony działa. Ja na przykład od urodzenia nie lubię jeździć w pasach. Czuję się bardzo zniewolony, że ja muszę w pasach bezpieczeństwa jeździć. No ale przecież nie możemy sobie w zależności od tego jeździć lub nie jeździć w pasach bezpieczeństwa. W związku z tym, jeżeli nie ma i również proszę państwa, w danej momencie epidemii każdej to jest sprawa dynamiczna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zrobi kolejny mutant. W chwili obecnej nie ma innego, lepszego rozwiązania dla dobra społeczeństwa i nas, żeby zlikwidować epidemię, jak jest szczepienie. I trzeba wszystkimi środkami do tego dążyć. Ja tylko chciałem sprostować. Nie mówiłem, że NOP-y po szczepieniu COVID są niebezpieczne w takim znaczeniu, w jakim zapewne zrozumiał pan profesor. Tyle tylko, że takie zdarzenia, które mogą być kwalifikowane jako NOP-y, się zdarzają. W związku z tym trzeba też otwarcie stanąć w prawdzie, że się zdarzają. Natomiast oczywiście trzeba rzetelnie pokazać, jaka jest ich statystyka i na ile one rzeczywiście są poważne, co tutaj pan profesor Sanak w swoim wykładzie nam pokazywał, jakiego rodzaju to są ewentualne niepożądane odczyny poszczepienne i na ile one rzeczywiście rodzą jakieś realne zagrożenie dla jednostek po przyjęciu szczepionek, tak? Czyli tylko tyle. Czyli nawet jeśli obowiązek szczepień, to bez rezygnowania z takiego bardziej może moralnego obowiązku prowadzenia rzetelnej edukacji. A to na pewno. Rozumiem. Dobrze. Zatem czy osoby, które już przeszły COVID, powinny się szczepić? W jaki sposób, kiedy, z kim można się skonsultować, jeżeli przechodziło się COVID i rozważamy zaszczepienie się? Nie chciałbym, żeby ta sytuacja była interpretowana jako wstydliwa, a często jest. To w końcu nie choroba weneryczna. Proszę państwa, spotykam się z takimi pytaniami. Miałam COVID, zostało wykryte testem z Lidla, z Biedronki, przepraszam, mam nadzieję, nie będzie litygacji ze strony tych firm, sprzedają testy. Samo rozpoznanie, samoizolacja, wszystko się dobrze skończyło, a tu się okazuje, że jednak może gdzieś pojedziemy w lecie i by się przydało przeszczepić. W Zabierzowie zamknęli interes, no to kiedy wolno? Bardzo prosta reguła. Proszę traktować naturalne zakażenie o łagodnym bądź umiarkowanym przebiegu, czyli takim przebiegu, gdzie nie doszło do spadków saturacji, nie musieliśmy odwiedzać stacjonarnej służby zdrowia, była teleporada albo samoleczenie, wszystko ustąpiło. Proszę to traktować jako pierwszą dawkę szczepienia. Niestety zostaniecie państwo przeszczepieni 4 razy w związku z tym, ale macie cały rok na to, nic się złego nie stanie.
po prostu nie zgłosiliście swojego zakażenia, nie weszliście w system, który to odnotowuje, ponieważ ten skomplikowany dwuwymiarowy znaczek zwany barkodem koduje w sobie również, czy się przechorowało, nie tylko fakty szczepienia i rodzaj szczepionki. No trudno, będziecie lepiej odpornieni. W tej chwili publikacje głównie amerykańskie, gdzie to się też zdarzało często, wskazują, że będziecie super uodpornieni, czyli przypuszczalnie ani omikron, ani te litery, które tam do omegi zostały i nie wiadomo co dalej, nie zaszkodzi już w przyszłości. Rzeczywiście najlepsza sekwencja zdarzeń, która daje odporność, to jest, czego nie zalecam oczywiście, lekkie zachorowanie i potem przynajmniej dwie dawki szczepienia. To jest najlepsza ochrona. To są tak zwani superodporni. Tak. W przeciwieństwie do superzarazicieli, z którymi też, o których też dzisiaj rozmawialiśmy. Albo supersceptyków. Dobrze, chciałam jeszcze zapytać, nawiązując do wypowiedzi pana profesora, o te właśnie sklepowe testy. Korzystać, nie korzystać? No, one są w tej chwili lepsze niż były na samym początku tej epidemii, gdzie miałem okazję zapoznać się z takimi prosto z Chin przywożonymi, które no, słabo działały. Muszę powiedzieć, że weryfikowane z takimi poddanymi procesowi nazywanemu walidacją, to nie spełniały kryteriów diagnostycznych, czyli te paseczki ukazywały się bądź nie, najczęściej nie, miały sporo fałszywie ujemnych wyników. Te obecnie znajdujące się na rynku są sprawdzone i one działają, tylko że one pokazują poziom odporności, bo to są najczęściej testy paskowe, takie trochę przypominające te ciążowe, ale pokazujące, czy są przeciwciała. Więc osoby po szczepieniu też będą miały ten paseczek tam na tym teście IgG, który no, mówi, że przeszliśmy szczepienie, została podana dawka szczepionki. I wtedy przystępujemy do czytania instrukcji, która jest bardzo drobnym druczkiem, ósemką i tam gdzieś to jest na końcu napisane, więc to zależy, czy wcześniej jest telefon do przyjaciela, czy wcześniej przeczytamy instrukcję. Czasem się można zdenerwować. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Czy osoby w ciąży i dzieci mogą się bezpiecznie zaszczepić? Jak wygląda ta procedura w przypadku dzieci? Bo wiemy, że tak naprawdę od kilku dni, jeśli się nie mylę... Od dzisiaj mój wnuk się zaszczepił, 7,5 roku. Bardzo czekaliśmy na ten moment. Szczepionka została przetestowana. To niestety długo trwało, ponieważ badania kliniczne randomizowane na populacji dziecięcej to jest już naprawdę... Bardzo trudna rzecz. Tam trzeba zdobyć zgodę obu rodziców, trzeba ich przekonać. To nie da się inaczej sprawdzić, jak to oddziaływuje na rozwijający się organizm. Te badania się zakończyły. Zakończyły się z 6 tygodni temu. 2 tygodnie temu Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Leków uznała, że można dzieci powyżej 5 roku życia szczepić. Została wskazana dawka, która jest 3-krotnie mniejsza. Potem Europejska Organizacja Leków to uznała. No i mamy te szczepionki. Przyszły pierwsze partie w poniedziałek, bodajże od dzisiaj są podawane. Myślę, że warto skorzystać. Statystyki, które towarzyszą wynikom badań rejestracyjnych, a to są badania na tysiącach dzieci, gdzie część była szczepiona, nie była szczepiona, porównuje się skuteczność. Pokazują bardzo dobrą skuteczność i co ważne, tych odczynów miejscowych jest mniej niż u dorosłych. Reaktywność immunologiczna dziecka jest trochę inna i na pewno przechodzą łagodniej to szczepienie niż choćby takie pneumokoki, gdzie prawie zawsze boli miejsce podania szczepionki. Chciałbym jeszcze dodać, że jeżeli czekamy, żeby osiągnąć poziom odporności stadnej, niestety przy tych ostatnich mutacjach delta zapominamy już, że poziom jest 62%, jak myślał Izrael, że to osiągnął pół roku temu, jest prawie 90%, Odra ma jeszcze więcej. Jak możemy uzyskać taki poziom, skoro dzieci i młodzieży do 16 roku życia jest mniej więcej 15%. Czyli nawet gdybyśmy zaszczepili 100% ludzi dorosłych, nie mamy tak, więc jedno to, co pan profesor powiedział, nie jest to niebezpieczne, bo jest sprawdzane przez te wszystkie badania randomizowane, a po drugie jest to też w interesie społeczeństwa, żeby zlikwidować epidemię, żeby osiągnąć ten poziom odporności stadnej właściwie. Tam było jeszcze pytanie o kobiety w ciąży. Otóż
Tak, są wskazania, są prace naukowe, jest to bezpieczne w drugiej połowie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze jest zalecane, ponieważ przeciwciała przechodzą przez łożysko, czyli noworodek jest zabezpieczony przez pewien czas, przez 2 do 4 miesięcy na pewno. Są nawet w mleku matki te przeciwciała. A co więcej, sama ciąża i niedojrzały organizm noworodka to jest stan immunologicznie bardzo niepewny, jeżeli chodzi o wynik zakażenia. I to wielokrotnie było obserwowane choćby w krakowskim uniwersyteckim ośrodku ginekologiczno-położniczym. Bardzo ciężkie przebiegi zakażenia COVID u kobiet, które są nazywane położnicami, czyli urodziły dopiero. One potrafiły bardzo ciężko chorować. Właśnie chciałam tutaj jeszcze nawiązać, może trochę rozwinąć to pytanie. Jak przebiega zachorowanie COVID u dzieci i u noworodków? U noworodków nie jest tak częste, chociaż są opisy. Dzieci miały częściej objawy żołądkowo-jelitowe, no ale to już nie jest różnica, bo ten delta, który do nas dotarł, też częściej daje biegunki i bóle brzucha. Zmieniła się po prostu ta symptomatologia w ciągu roku. Wielokrotnie dzieci przechodzą lekko, czyli przechodzą jak katar, jak gardło, które nawiasem mówiąc dziecko nie często zgłasza, tylko po prostu chrząka czy odkasłuje. Sam przebieg COVID zdarza się również ciężki, to czytamy w gazetach, że walczy się o tam życie nastolatka, który jest niewydolny z zakażeniem płuc. Natomiast ja chciałem zwrócić na jeszcze jedno zjawisko uwagę, raz na kilka tysięcy, teraz się uważa, że to nawet jest raz na 7 tysięcy, te dzieci mają bardzo ciężki zespół już po przechorowaniu COVID. Wtedy, kiedy ich przeciwciała osiągnęły maksymalny poziom, okazuje się, że dużo tych przeciwciał zaczyna atakować własne tkanki organizmu i mają uszkodzenie mięśnia sercowego, naczyń krwionośnych, zakrzepice, wysypki, mnóstwo objawów, które trzeba bardzo intensywnie leczyć. Na szczęście się nie umiera, ale krakowski szpital dziecięcy miał już chyba powyżej 100 takich pacjentów. Czyli rodzicom dzieci, które przechodziły COVID, tak naprawdę należałoby też zalecić bardziej wnikliwą obserwację po przechorowaniu. To widać, bo to gorączkuje dziecko po prostu bardzo wysoko i nie da się zbić tej gorączki środkami przeciwgorączkowymi. Dziękuję. I ostatnie z pytań, które tutaj przed debatą zebraliśmy, ze względu też na to, że w niektórych pytaniach pojawiały się na przykład dane osobowe czy bardzo charakterystyczne sytuacje, nie mogliśmy pozwolić sobie na omówienie ich na forum. Natomiast ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi takich jednostkowych kwestii, takich powiedzmy na przykład objawów, polecamy jednak zgłaszać się do lekarzy, w tym do lekarzy specjalizujących się konkretnie w temacie szczepień. I pytanie, ponieważ wydaje mi się, że też ta nasza dzisiejsza dyskusja jest takim dowodem na to, że wiele wątpliwości da się rozwiać. A tymczasem chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę na ostatnie z pytań, które mam tutaj przygotowane, a mianowicie co uważają Państwo o pomyśle na zezwolenie na wgląd w dokumentację medyczną z zakresu szczepień przez pracodawców i przez uczelnie. Czy to jest sposób? Czy to jest legalne? Myślę, że już pokrótce kilka razy przynajmniej tego tematu tak naprawdę w tych poprzednich pytaniach troszkę już do niego sięgnęliśmy, dlatego że to jest cały czas dyskusja na temat tego, czy zachęcać, czy też przymuszać, bo teraz ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie reakcja. To znaczy, jeżeli bym miała gwarancję, że fakt, że będzie pracodawca mógł zweryfikować certyfikat szczepienia i to spowoduje, że część osób nieprzekonanych, choć trudno mi sobie wyobrazić, z jakiego powodu wówczas byli nieprzekonani, rozumiem, że po prostu było to jakieś takie lenistwo przed pójściem do punktu szczepień, nieprzekonanych zaszczepi się, to ja uważam, że każda metoda, która zwiększy liczbę szczepień, jest cenna i zacna. Ale z drugiej strony brakuje mi tutaj też jest kij i marchewka, tak? I
co z tego, że zajrzymy w ten certyfikat? Ja pytam, co dalej, co pracodawca będzie mógł z tą wiedzą zrobić? Bo dla mnie sama też wiedza i posiadanie tej wiedzy, no to tak jak teraz przy apelu rektora, wydawało nam się, że jak posiądziemy tę wiedzę, będziemy w stanie ułożyć i tak zorganizować pracę, żeby była maksymalnie bezpieczna. Ale jeżeli pracodawca nie dostanie narzędzi, w ramach których będzie mógł w sposób legalny, nie budzący wątpliwości, nie budzących protestów z każdej jednej strony, bo tak naprawdę każde jedno działanie teraz powoduje reakcje i nadmierne wręcz protesty z każdej ze stron. Zaszczepieni protestują, że są niezaszczepieni. Niezaszczepieni protestują, że się ich pyta albo zachęca do szczepienia. I jeżeli nie będziemy mieć możliwości jak gdyby wykorzystania tej wiedzy, którą posiędziemy, no to sam fakt zweryfikowania, czy mam do czynienia z osobą zaszczepioną, czy też niezaszczepioną, myślę, że pracodawcy niewiele da. Więc nadal uważam, że zachęcanie i rozmowa, jeszcze tylko wrócę jednym zdaniem do tej demokracji i tego, czy możemy. No, mnie się osobiście wydaje, że demokracja to taki ustrój, gdzie jednak co do zasady większość trochę decyduje o mniejszości, tak? No bo idę, głosuję i tak naprawdę ta mniejszość musi uszanować decyzję tej większości. Niewielką, bo niewielką, ale jednak mamy większość zaszczepionych, bo to jest powyżej 50% osób uprawnionych. No to ja apeluję, żebyśmy się właśnie zachowali jak w tym państwie demokratycznym, czyli uszanowali decyzję większości. Chciałbym powiedzieć, bo mam kolegów, którzy się mnie tam doradzają, którzy mają prywatne firmy. I dla nich to byłaby istotna informacja, bo jeżeli oni mają pracę zmianową, a nawet nie, to mi mówi w ten sposób kolega. Jeżeli będę wiedział, kto jest zaszczepiony, kto jest niezaszczepiony, to mnie się opłaca, żeby co drugi dzień, czyli na zmianę, tylko przychodzili zaszczepieni i niezaszczepieni. I tak dla mojej firmy to jest bardziej korzystne, niż jeżeli będą zakażeni i będą musieli być na kwarantannie. Także przy pewnych organizacji pracy, oczywiście na uczelni to jest po prostu nierealne, ale tak jak mówię, przy pracy zmianowej można by tak zrobić i nikt nie cierpi. Na jednej zmianie jest szczepiony, na drugiej zmianie jest nieszczepiony. Na przykład. Nie, ja nie mam nic do zadania, ponieważ ja się zgadzam z panią kanclerz, że wprowadzenie takich obowiązków czy możliwości dostępu przez pracodawcę no, musi być powiązane z realną możliwością wykorzystania tej wiadomości do poprawy organizacji, czy w ogóle zapewnienia na przykład normalnej organizacji uczelni. W innym wypadku gromadzenie czy też weryfikowanie takich danych w ogóle nie jest realizowane w jakimkolwiek istotnym celu i nie ma sensu. W związku z czym to też jest na przykład pytanie w perspektywie uniwersytetu, jeżeli posiadałby wiedzę na temat faktu zaszczepienia wszystkich pracowników, wszystkich studentów i wszystkich doktorantów, czy dałoby się tą wiedzę wykorzystać do zupełnie innego przeorganizowania funkcjonowania uczelni, tak aby, byśmy powiedzieli, powrócić na przykład do nauczania stacjonarnego w pełnym wymiarze. Bo jeżeli nie będzie to możliwe nawet przy posiadaniu takiej wiedzy, no to można sobie zadać pytanie, no to po co zbierać te dane, tak? Rozumiem. Ale to jest głównie pytanie do pani kanclerz, bo ja nie wiem, jakie były pomysły ewentualnie na zmianę organizacji. To też pewnie może nie miejsce do dyskusji tutaj. Ale powiem tak, że wyniki tej ankiety dały nam jednak pewną wiedzę. Okazało się, że są jednostki, które są wyszczepione w 100%. Więc tutaj na przykład mamy pewne pole do manewru, pomijając już fakt, że pracownicy tych jednostek czują się po prostu bezpiecznie, ale my też możemy tę pracę tak zorganizować, że nie musimy wprowadzać tutaj, tak jak na przykład teraz mamy możliwość w Uniwersytecie Jagiellońskim, wyboru tego trybu pracy rotacyjnej bądź też częściowo zdalnej. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że wszyscy marzą o pracy zdalnej. Jak tej pracy zdalnej nie ma, to zdarzają się osoby, które proszą o pracę zdalną,
ale popatrz na to z drugiej strony. W momencie, kiedy my ze względu na bezpieczeństwo pracowników podejmujemy taką decyzję, że wysyłamy część pracowników na przykład administracji na pracę zdalną, to to nie jest tak, że te wszystkie osoby są zachwycone. Weźmy pod uwagę, że te osoby muszą wówczas pracować w domu, gdzie niejednokrotnie są na przykład małe dzieci, które tę pracę utrudniają, albo jest kilku członków rodziny, którzy pracują równocześnie w formie zdalnej i tak naprawdę każdy już nie mogą znaleźć kątka dla siebie, żeby w tym domu spokojnie popracować. Ponadto, szanowni państwo, ja ze swojej perspektywy nie wyobrażam sobie, gdyby mnie rektor wysłał na pracę zdalną, bo ja bym nie miała w domu połowy narzędzi, które mi są niezbędne do tego, żebym tę pracę wykonywała, a nie jestem w stanie ich wszystkich przenieść, pomimo, że w duży sposób doprowadziliśmy do tego, że mamy całą masę procesów już obsługiwanych w formie elektronicznej, ale nie da się nagle instytucji, która pracuje w pełnym rozbiegu i ma 50 tysięcy osób, rozmieścić i rozlokować w swoich własnych domach i na pewno nie możemy uważać, że ta praca będzie tak samo efektywna, skuteczna i wydajna, jak praca, którą byśmy normalnie świadczyli w takich warunkach normalnych, stacjonarnych. Także stosowanie trybu zdalnego, stosowanie trybu rotacyjnego ja cały czas nadal traktuję jako formę przejściową. Ja nie wyobrażam sobie, żeby taka forma pracy zagościła najdłużej, dłużej w uniwersytecie, jako coś zupełnie stałego i normalnego. Zauważcie też państwo, że tutaj pan doktor będzie wiedział najlepiej. Na początku, jak wybuchła pandemia, bardzo dużo się mówiło i ustawodawca bardzo dużo mówił, że bardzo szybko wprowadzi do kodeksu pracy tryb pracy właśnie zdalnej. Pandemia trwa już ponad rok, niestety. I nikt tego trybu pracy zdalnej nie wprowadził. A dlaczego? Bo protesty środowisk przedsiębiorców, pracodawców były tak silne, ale też samych pracowników, bo to nie jest panaceum na całe zło, to nie jest rozwiązanie. To jest doraźna forma, z której możemy skorzystać w momencie, kiedy właśnie ważymy te za, przeciw i przemawia za tym jakieś dobro. Natomiast skutki uboczne takiej izolacji są dramatyczne. Mówiliśmy to już wielokrotnie. Izolacja, brak kontaktu, konsekwencje w postaci jakiegoś obniżonego nastroju, depresji są naprawdę powszechne obecnie i ja myślę, bo zaczęła pani od pierwszego pytania, co będzie wyzwaniem. Wyzwaniem będzie również to, żeby zabezpieczyć całą społeczność akademicką, naszych pracowników, studentów i doktorantów, żebyśmy mogli powiedzieć, że jak już minie ta pandemia, to w miarę suchą stopą przez nią przeszliśmy, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty psychiczne. Mi się wydaje, że trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie z mojej perspektywy jako nauczyciela akademickiego, no, nauczanie zdalne to jest sposób jakby studiowania, który kompletnie nie realizuje jakby dwóch podstawowych celów, które tutaj stoją u podstaw, tak? No bo to studiowanie ma polegać na jakiejś wzajemnej dyskusji, analizie różnych problemów, wchodzeniu w dyskurs pomiędzy sobą, z prowadzącym zajęcia po to, aby jakby rozwijać się też przez wzajemną wymianę argumentów. No, nie da się tego sensownie robić w sytuacji, kiedy pracownik naukowy mówi do ikonek na monitorze, które nie raczą się nawet pokazać, a co dopiero zabrać głos, bo jakby są schowane za tą barierą, czując, nie wiem, czy jakieś bezpieczeństwo, czy niechęć co do komunikowania się w ten sposób. I to powoduje, że te cele takie edukacyjne uniwersytetu no są w mojej ocenie bardzo mocno obniżone czy nierealizowane. A druga rzecz, to wydaje mi się, że element czy studiowanie na uniwersytecie to jest chyba jeden z takich ostatnich momentów dla młodego człowieka po to, aby przejść taki proces socjalizacji, nawiązywania kontaktów międzyludzkich, rozwoju osobistego. I teraz zamknięcie w nauczeniu zdalnym powoduje, że pozbawiamy go, tak i się, bardzo istotnych etapów rozwoju,
co też później ma niestety przełożenie na to, na co mówi pani kanclerz, na stan zdrowia psychicznego nas wszystkich. I w tej perspektywie, no, jeżeli zaszczepienie czy wiedza na temat zaszczepienia pozwoliłaby na to, aby zorganizować w sposób stały i pewny nauczanie stacjonarne na wszystkich wydziałach tego uniwersytetu, po to, aby z jednej strony rzeczywiście dać tym wszystkim ludziom, którzy studiują u nas na uniwersytecie, realną możliwość wymiany, kontaktów, dyskusji, rozwijania się naukowego czy edukacyjnego, a z drugiej strony dać im realną możliwość nawiązywania, uczestniczenia w kontaktach międzyludzkich, dbania też ten w sposób o ich rozwój, zdrowie psychiczne i tak dalej, no to jest to bardzo istotny cel, który możemy zrealizować i to gdzieś wydaje mi się musimy też mieć na uwadze. Dziękuję bardzo. Tak jak wspominałam, to było nasze ostatnie pytanie i ostatnia kwestia, jaką chcieliśmy tutaj dzisiaj z Państwem poruszyć. Chciałabym podziękować zarówno zaproszonym przez samorząd gościom, jak i Państwu przed odbiornikami za stworzenie takiej przestrzeni do bezpiecznej wymiany myśli, do wzajemnego może nawet nie przekonywania do szczepień, ale do wymiany opinii, do dyskusji nad tym, co tak naprawdę również dla naszych słuchaczy było ważne. Z tej strony chciałam właśnie Państwu za to bardzo serdecznie podziękować i przypomnieć, jednocześnie dziękując gościom, że byli z nami dzisiaj pan profesor Marek Sanak, pani kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego Monika Harpula, pan doktor Tomasz Sroka oraz pan profesor doktor habilitowany Janusz Marcinkiewicz. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę przyjemnej części dalszego czwartkowego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.